Witamy Państwa na konferencjach zimowych Syngenta Online. Dzisiaj jest to konferencja poświęcona zbożom, czyli zasiej i pryśni z Syngenta. Ja nazywam się Katarzyna Łapińska i na co dzień pracuję w dziale marketingu. Moim gościem, kolegą, który razem ze mną dzisiaj będzie prowadził jedną z części tej konferencji, jest Marcin Bednarczyk. Dzień dobry, miło mi. Witamy Państwa. Marcin zajmuje się doświadczeniami, pracuje w dziale technicznym i na co dzień odpowiada właśnie za skuteczność naszych produktów, na przykład w doświadczeniach polowych. Krótko chciałabym Wam przedstawić agendę naszego dzisiejszego spotkania. Na początku poruszymy tematy dotyczące ochrony zbóż przed chwastami, przed chorobami. Powiemy też o nasionach, jakie odmiany jest warto wybrać w kolejnym sezonie. Mamy też, zaprezentujemy Państwu narzędzia, które możecie wykorzystywać w codziennej pracy w swoim gospodarstwie. To są narzędzia online, które właśnie pozwalają zarządzać zarówno gospodarstwem, jak i zabiegami w polu. I na koniec odbędzie się loteria. Kluczowy chyba punkt programu, można powiedzieć. W której mamy bardzo ciekawe nagrody. Także tymi nagrodami w loterii są bony produktowe, które możecie Państwo zrealizować w naszym sklepie Syngenta Online. I to są trzy nagrody. Jeden bon produktowy o wartości 5000 zł. Jako nagroda główna. Tak, to jest nagroda główna. I dwie nagrody drugiego stopnia, czyli bony o wartości 1000 zł. Przedstawimy Państwu jeszcze krótko, jak zarejestrować się do loterii, bo to jest bardzo ważne. Po pierwsze, musicie wejść na stronę konferencjezimowe.pl. Tam musicie dokonać rejestracji. Po rejestracji otrzymacie kod. Ten kod przyjdzie albo na wasz adres mailowy lub na numer telefonu. I z tym kodem ponownie wchodzicie na stronę konferencjezimowe.pl i w sekcji loteria uzupełniacie podstawowe dane. Imię, nazwisko oraz kod. To jest bardzo ważne. Macie czas do godziny 11:45. Ale jeszcze przypominam Państwu, że jeżeli są osoby, które rejestrowały się już wcześniej na poprzednich konferencjach i zarejestrowały się również na tą konferencję, to już dzisiaj się nie rejestrują, ponieważ mają wygenerowany kod, którego używają dzisiaj. Także tutaj te osoby korzystają z tego kodu, który już został nadany wcześniej. Tak, to bardzo, bardzo ważna informacja. Dlatego warto jest sięgnąć do maila lub do telefonu, tam gdzie te kody otrzymaliście. Ale tylko dla tych osób, które zarejestrowały się na tą konferencję, ale wcześniej. Mhm, dokładnie. No dobrze, to mamy takie organizacyjne tematy omówione. Jeszcze jedna ważna rzecz. Są z nami, podczas konferencji dostępny jest czat online, czyli na stronie konferencjezimowe.pl, tylko na tej stronie dostępny jest czat, więc jeśli chcecie Państwo zadać jakiekolwiek pytanie techniczne dotyczące naszych produktów, czyli to, co chcielibyście uzyskać informacje od nas, to prośba o używanie czatu, o zgłoszenie takich informacji i są eksperci. Tam są nasi koledzy, którzy... Tak. Którzy odpowiedzą na te pytania. Dokładnie. No dobrze. To w takim razie techniczne aspekty mamy za sobą. Możemy przejść do pierwszej prezentacji. To myślę, że warto... Marcin, przekażę Ci właśnie pilot. Kontrolę. Tak, kontrolę. To dobre słowo, żeby było kontrola nad tym, co się na ekranie pojawi. I chyba zaczynamy, tak? No, zaczynamy tutaj od tematu niezwykle istotnego, czyli od zwalczania chwastów. To jest temat, który ciągnie się tak na dobrą sprawę za nami cały sezon, ponieważ jeżeli odpuścimy te zabiegi, to później przed żniwami doskonale widzimy, co się po prostu nie udało. Także to jest coś, co warto dobrze zrobić. Oczywiście jednym z możliwych rozwiązań jest odchwaszczanie na jesieni i dobrze te jesienne zabiegi wykonywać. Ale jeżeli takich możliwości nie ma, no to musimy przenieść się na wiosnę, tak, którą właściwie mamy przed nami. Natomiast o tym wszystkim będę mówił za chwilę. Natomiast już w zeszłym tygodniu byłem na kukurydzy i mieliśmy dla Państwa krótkie pytanie, ile hektarów kukurydzy jest na świecie, to dzisiaj chciałem pokazać inną ciekawostkę, natomiast potwierdzającą to, co wszyscy wiemy. Ludności na świecie jest coraz więcej i po lewej stronie mamy ten wykres ze słupkami i tą czerwoną linią, która wyraźnie pokazuje, te zielone słupki to jest produkcja pszenicy, natomiast czerwona linia to jest
konsumpcja tej pszenicy. Także widać, że z roku na rok cały czas ta krzywa idzie do góry, czyli potrzeba coraz więcej tej żywności, no i tutaj pszenicy, tak, w tym momencie. Natomiast z takich ciekawostek, które ja chciałem Państwu powiedzieć, bo może nie każdy jest tego świadom, ale Polska produkuje dość dużo pszenicy. I dane z 2020 roku według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa zajmujemy, w 2020 roku zajmowaliśmy 15 miejsce z produkcją około ponad 12 milionów ton. Także tutaj są to ilości naprawdę... No, imponujące, można powiedzieć. No, to są imponujące ilości, tak. W skali światowej. Tak, no bo przed nami, można powiedzieć, są tylko takie tuzy, które mają bardzo duże powierzchnie, takie jak Chiny, Indie, Rosja, tak. No ale w Europie to tak na dobrą sprawę są tylko Niemcy, no i patrząc to Ukraina, tak? No bo kraje Unii Europejskiej generalnie są jako właściwie numer dwa, jeżeli chodzi o produkcję pszenicy. Mhm. Ale wracając do naszych tematów z zachwaszczeniem, no to idziemy dalej i pamiętajmy o tym, co się już wydarzyło, bo musimy zawsze pamiętać o tym, jak wyglądał poprzedni rok, żebyśmy wyciągali też jakieś lekcje, konsekwencje z tych minionych lat, bo nie tylko z ostatniego, ale z minionych lat, które no, powinny nas w jakiś sposób uczyć, tak? I powinniśmy o tym pamiętać, że jeżeli mamy suszę, no to powinniśmy się zastanawiać nad aplikacją środków ochrony roślin. Szczególnie tych działających odglebowo, tak? W przypadku herbicydów, które stosujemy w zbożach na jesieni, jest sytuacja troszeczkę prostsza, na przykład niżeli w kukurydzy, z tego względu, że w kukurydzy narastająca susza no, powoduje problemy, że te herbicydy w ogóle nie działają. Natomiast my aplikujemy herbicydy jesienią, kiedy mamy mgły, kiedy mamy lepsze warunki. Dużo większe stężenie właściwie wody w powietrzu, czyli to wysycenie parą wodną jest dużo większe. I część tej pary wodnej też wpływa właśnie chociażby nawet na to działanie tych herbicydów. Także one jest zdecydowanie lepsze, ale wiadomo, one cały sezon działać nie będą. One działają do pewnego momentu. Jeżeli wschody zsynchronizują się z działaniem środka, wtedy będziemy mieli łan czysty. Jeżeli będą wtórne wschody już po okresie działania herbicydu, no wtedy już może być po prostu gorzej. Także to musimy o tym też pamiętać. Natomiast podsumowując 2022 rok, wiemy, jak było, można powiedzieć, źle na wiosnę, ponieważ rzeczywiście było chłodno, wręcz zimno, bo znowu zanotowaliśmy bardzo chłodną wiosnę, ale do tego mieliśmy też warunki niestety suszowe i tutaj też no, były problemy, chociażby nawet właśnie przy odchwaszczaniu zbóż jarych, tak? Może ich u nas w Polsce nie ma aż tak dużo i one nie stanowią aż tak dużego odsetku, ale o nich też również musimy pamiętać. Pamiętamy o tym, jak wyglądały później powiedzmy zbiory, tak? Bo mieliśmy gorące miesiące, powiedzmy te letnie, ale później przyszło załamanie pogody i wrzesień mieliśmy bardzo mokry i bardzo zimny, tak? Który też notabene miał wpływ na wysiew i później na aplikację chociażby nawet herbicydów doglebowych. Jak popatrzymy sobie na następny slajd, gdzie mamy klimatyczny bilans wodny, to pierwsze zdjęcie po lewej stronie pokazuje nam, jak zmieniała się chociażby ta susza, właściwie ona narastała w kraju. I niestety musimy potwierdzić, że okej, tu na wschodzie widać, że tutaj było dość sucho, tak, ale to później troszeczkę się zniwelowało. Natomiast bardziej spojrzałbym na lewą stronę tej mapy, gdzie mamy zachodnią część Polski, szczególnie tą ziemię wielkopolską, która już od kilku sezonów rok rocznie przeżywa te bardzo duże problemy. Czyli kumuluje się taki deficyt wody właściwie. Tak, to jest bardzo niebezpieczne zjawisko i jego niestety coraz bardziej widać. Natomiast mówię, wreszcie kraju jest to troszeczkę inaczej, ale ewenementem można by powiedzieć był północny wschód kraju właśnie we wrześniu, gdzie tam była ta sytuacja bardzo trudna, jeżeli chodzi o ilość wody, która była dostarczona. Bo ja pamiętam, będąc w okolicach Bartoszyc, była taka sytuacja, że w listopadzie właściwie jeszcze nie było opadów i tam nawet chwasty w tym momencie jeszcze nie kiełkowały, bo one nie dostały odpowiedniej ilości wody. Jeżeli było po żniwach, było to powiedzmy, to ściernisko było zlikwidowane, to nie było jeszcze w listopadzie nawet wschodu chwastów. Do takich sytuacji nawet dochodziło, tak ta sytuacja wyglądała. Ale mówię, to był trochę taki ewenement, bo tam z reguły jest ciężko zasiać. Jasne, ale to jest też taki wskaźnik,
że właściwie skoro te chwasty nie zdążyły wykiełkować jesienią, no to wykiełkują wiosną. Tak. Więc dlatego tak ważny jest wiosenny zabieg, tak, żeby był skuteczny, odpowiednio dobrany i w odpowiednich warunkach przeprowadzony. Oczywiście ma to niebagatelne znaczenie później właśnie w finalnym rozrachunku, ale jeszcze patrząc, mamy tutaj kolejną mapkę, zresztą całej Europy, tak? Gdzie mamy powierzchnię gleby w październiku i takie to odstępstwo od normy, gdzie październik był naprawdę bardzo ładny, było dużo słońca i było przede wszystkim bardzo, ale to bardzo ciepło. Także tutaj te warunki wtedy były, no można powiedzieć, korzystne, dobre do właśnie wschodu chwastów i wtedy mi się wydaje, że kto troszeczkę poczekał i zrobił te zabiegi może troszeczkę później, to mi się wydaje, że mógł dobrze trafić właśnie z tą godą, żeby to zachwyszenie zatrzymać. No ale nie wszystko jest zawsze idealnie. Czekamy teraz na wiosnę, co się będzie działo. My oczywiście nie jesteśmy wróżbitami i nie możemy określić, czy będzie zimno, czy będzie ciepło, ale patrząc na ostatnie trzy chociażby sezony, no to widzimy, że te wiosny były jednak chłodne. I tutaj już sam dobór substancji aktywnych, tych herbicydów, które będą stosowane na polu, jest niezwykle istotny, bo te wymagania termiczne tych substancji aktywnych, a właściwie nawet całych grup, tak, no są określone, tak, i tu musimy zwracać na to uwagę. Do tego trzeba jeszcze oczywiście uwzględnić to, jak będą się rośliny zachowywać generalnie, czy będzie właśnie ta susza, czy nie. No bo tutaj też i od razu musimy być świadomi, czy będą bardziej na przykład owoskowane te chwasty, czy nie. Czy uzbrojone w takie mechanizmy obronne. Tak, no bo wiadomo, rośliny wytwarzają te woski wszystkie, które okaleją liście po to, żeby nie traciły wody, tak? No tak. I chwasty robią to dokładnie tak samo. No i przez to stają się trudniejsze też w zwalczeniu. Dlatego też warto wtedy pamiętać o tym, żeby dawki aplikowane herbicydów były właściwe, czyli na pewno nie z tych najniższych, ale raczej wyższych i względnie, no to mówię, no to w zależności też od grupy herbicydów, czy są po prostu potrzebne jakieś adiuwanty, tak? Bo w niektórych przypadkach one będą po prostu niezbędne. Będąc przy mechanizmach obronnych roślin, właściwie no, należy powiedzieć też o odporności, która w ogóle się tworzy. Bo jedno to jest wytwarzanie mechanizmów, czyli włosków, które powodują, że chwasty są bardziej odporne na działanie środków, ale dwa, są jeszcze mechanizmy wewnętrzne w roślinie, które się dzieją i powodują, że pewne substancje stają się już nieaktywne. No niestety ta sytuacja ma miejsce od wielu lat. My prowadzimy taki, można powiedzieć, monitoring informujący o tym. I dzisiaj też, no ja nie chcę o tym mówić, bo zawsze o tym właściwie mówimy, że mamy tą odporność, że ona istnieje, że to jest rzeczywisty problem, że to nie jest jakiś mit, że to nie jest jakaś bajka, tylko to nas fizycznie dotyka i coraz mocniej. Bo to nie tylko chwasty, ale też i dotyczy to zwalczanych szkodników, zwalczanych oczywiście patogenów i chorób, tak? Także tutaj niestety ta sytuacja jest rozwojowa. No tak, natura substancje szuka powodów, tak, żeby znaleźć inne miejsca. Także no tak, myślę, wszyscy to jest naturalny żyć. Proces. Wszyscy chcą żyć. No i tak, no oczywiście my tu prowadzimy różnego rodzaju warsztaty, kręcimy też filmy, chociażby mamy naszą platformę odpornościową, gdzie już też i robiliśmy materiały, gdzie zapraszaliśmy na żywo, żeby można było to zobaczyć. Ale oczywiście mamy też stronę naszą, na którą warto zajrzeć i poczytać sobie www.stopodporności.pl. Tam jest sporo informacji. Mamy oczywiście też naszą platformę właśnie, z której też można zerknąć na zdjęcia, na nasze filmy na naszym kanale. Także warto dodać też, jest dużo. Że platforma jest zorganizowana w miejscu na północnym wschodzie Polski, gdzie ta odporność jest faktycznie potwierdzona, jest gdzie potwierdzona, rolnicy tak. mają z nią problem. Czyli to są pola, na których no, my testujemy, próbujemy, jakie rozwiązania się sprawdzają, w jaki sposób przełamywać tę odporność. I nie tylko dokładnie, chemiczne, tak. bo tam patrzymy również na agrotechnikę, czyli na sposób uprawy gleby i zarządzanie chociażby resztkami pożniwnymi i przemieszywaniem tej gleby. Tak? Okej, dlatego myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na jeden fakt. My cały czas prowadzimy monitoring tej odporności, badamy próbki chwastów i jak te próbki pobierać, to myślę, że chyba warto obejrzeć pokażemy krótki może na film. Tak, dokładnie. Także zapraszamy na film, jak to jest z tymi chwastami odpornymi. Jeśli na swoich polach macie miotłę, którą jest bardzo trudno zwalczyć, na przykład od 2-3 sezonów, może to być jakiś pierwszy początek znak odporności. Dlatego
teraz właśnie jest idealny moment, żeby zebrać taką miotłę, spakować ją i przesłać do Syngenty i my wykonamy analizę takiej miotły pod kątem odporności. I co najważniejsze, damy też rekomendacje, jak pozbyć się takiego problemu. Jeżeli ona ładnie nam schodzi, to znaczy, że ona już jest gotowa do zbioru. Ile takiej miotły trzeba zebrać, żeby to nadawało się do badania? Mniej więcej z ilość z takich 100 wie. Tyle w zupełności wystarczy. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej syngenta.pl. No, chyba to już jest dość proste, jak można zebrać, ale myślę, że o tym będziemy jeszcze przypominać we właściwym czasie, bo czas na zbieranie chociażby miotły zbożowej to jest mniej więcej początek lipca, natomiast wyczyniec no to jest troszeczkę wcześniej, mniej więcej 2 tygodnie wcześniej, ale myślę, że zainteresowane osoby będą się do nas zgłaszać i jeżeli będą miały pytania, na pewno pomożemy je ustalić. Oczywiście prowadzimy ten monitoring i oczywiście mamy z tego wyniki. I wyniki monitoringu tutaj macie Państwo na ekranie. I co jest takie niepokojące dla mnie, to że te próby, które zostały dostarczone do nas, to aż 82% z nich wykazało jakiś stopień odporności na różne herbicydy. To jest akurat 82%, to były próby, które wykazywały odporność na herbicydy z grupy... Tak, masz rację. To 82% to jest grupa tak zwanych ALS-ów, czyli grupa druga, która jest chyba najpowszechniej wykorzystywaną grupą chemiczną i takim tym mechanizmem. Nie no najwcześniej tylko w zbożach. Były też wprowadzone na rynek, dzięki temu też rolnicy wcześniej mogli je stosować i powtarzają je w... Jest ich bardzo dużo. Także tutaj i stosują je, co ważne, nie tylko w uprawie zbóż, ale też w innych uprawach rolniczych. To jest na przykład jodosulfuron, mezosulfuron, nikosulfuron. No tak, kukurydza, czyli to się, nikosulfuron. Tak, i co najgorsze, to właśnie te substancje stosowane w różnych produktach rok w rok na tym samym polu właśnie powodują to zjawisko narastania odporności. Szczególnie chwastów trawiastych tutaj w tym przypadku. No ale wracając już do suchych cyfr, można powiedzieć. Natomiast tu mamy 82 na grupę B, natomiast 27% z badanych prób wykazywało odporność na herbicydy z grupy A. pierwszej, czyli z tej grupy A dawniej nazywanej, czyli tak jak tutaj nasz chociażby Axial. Tak? Także tutaj już tutaj musimy uważać, no bo to jest prawie 30% wszystkich prób, można powiedzieć. Czyli to jest dużo niższy poziom, ale mimo wszystko on też już jest, tak? Także to jest też taki sygnał, że trzeba naprawdę bardzo dobrze dobierać to rozwiązania, tak żeby próbować zarządzać tym zjawiskiem odporności. Niestety jest jeszcze gorszy jeden rodzaj odporności, który mamy, czyli ta odporność mieszana, ta odporność wielokrotna, gdzie mamy właśnie odporność na herbicydy z grupy A i B. I to jest 23% badanych prób, także czyli zarówno na jedną i na drugą grupę. Okay. Także tutaj stosując na przykład nasz właśnie preparat Avoxa na takich polach, no nie będzie to skuteczne rozwiązanie. Wtedy trzeba szukać innego, ale to myślę, że już o produktach, jak będziemy mówić, to coś więcej o tym wspomnę. Szanowni Państwo, tutaj macie też oczywiście wykres, który pokazuje, że póki co nasze rozwiązania, czyli oparte o Pinoxaden, czyli Axial, ten zielony jaśniejszy i ten zielony ciemniejszy, gdzie mamy Pinoxaden właśnie z pyroksylamem, póki co są w dalszym ciągu jednymi z najlepszych i najbardziej skutecznych rozwiązań na rynku. Warto o tym pamiętać właśnie już idąc do sklepu i kupując i myśląc o tym, czym będziemy odchwaszczać właśnie wiosną. Także tutaj jeszcze dodatkowa uwaga, że ci, którzy z Państwa dostarczyli do nas próby w roku 2021, proszę być cierpliwym, bo my za chwilkę właśnie wyjdziemy do Państwa z odpowiedzią, co się tam stało i jakie mamy wyniki. Także to już w lutym będziemy... I co ważne, przedstawimy też rekomendację konkretną, prawda? Nie tylko przedstawimy wyniki, ale też taką indywidualną rekomendację, co dalej robić, żeby skutecznie zwalczać. Kilka możliwych dróg, w które będzie można pójść. No ale to mówię, to Państwo też decydujecie, co robicie na własnych polach. My możemy tylko dać właśnie taką rekomendację, coś podpowiedzieć, tak? My oczywiście ze swojej strony będziemy rekomendować i przedstawiać Państwu właśnie rodzinę Axial, bo każdy z tych produktów zawiera w sobie Pinoxaden, czyli tą substancję, która póki co jeszcze jest najbardziej mniej podatna właśnie na te odporności. Mamy na dzień dzisiejszy dwa rozwiązania. Mamy Avoxa Pack i Axial Complete Pack. To są, można powiedzieć, i dwa podobne rozwiązania, i dwa różne rozwiązania. Na pewno są to kompletne rozwiązania i takie pakiety, które składają się z dwóch różnych rozwiązań w środku, czyli są skomponowane, skompletowane, tak by były
kompletne i skuteczne w zwalczaniu chwastów. W Avoxie Pack mamy aż 4 substancje aktywne, w Axialu Complete Pack mamy z kolei 3. Mamy troszeczkę inne rejestracje, w sensie możliwość stosowania tych paków w różnych uprawach, bo na przykład Avoxy Pack nie możemy stosować w jęczmieniu, natomiast Axial Complete Pack w tym jęczmieniu, przede wszystkim jarem, może być wykorzystany, tak? Także to jest ta duża różnica. Tutaj drugą taką, bym powiedział, właściwie pierwszorzędną różnicą jest to, że w Avoxie Pack mamy 2 substancje zwalczające miotłę o 2 różnych mechanizmach działania. Mm. Natomiast w Axialu Complete Pack jest jeden, ale jest to pinoksaden, tak? Czyli ten, który doskonale sobie, który i tak sobie daje doskonale radę. Daje radę. Tu też oczywiście mówimy też o dawkach, bo w Axialu Complete Pack mamy też rozwiązanie takie, które w opakowaniu mamy na 2 hektary, bo tam mamy oczywiście też to małe opakowanie drugiego produktu i to jest na 2 hektary lub na 5. Tak. Natomiast Avoxa Pack, no to jest już rozwiązanie na 8,3 hektara, czyli tutaj ten większy areał, ale mówię, ważniejszą rzeczą jest to, że tam są 2 substancje aktywne o 2 różnych mechanizmach i ta Avoxa Pack będzie po prostu bardziej zaawansowanym rozwiązaniem na takie trudniejsze problemy. Axial Pack jest, można powiedzieć, taki, że właściwie wszędzie możemy z nim wejść, natomiast uniwersalny, Avoxa Pack, można powiedzieć. Tak, dobre słowo, uniwersalne rozwiązanie, natomiast Avoxa Pack również jest uniwersalna, aczkolwiek jeżeli są trudniejsze rzeczy, to my będziemy starać się Państwa przekonywać, żeby użyć Avoxy Pack, a nie może Axialu Complete Pack, bo jeżeli nie ma tam tych informacji o odpornościach, no to może właśnie wtedy z Avoxą Pack będzie po prostu bezpieczniej. Jak wyglądają wyniki działań, no to działania takich rozwiązań, to myślę, że doskonale pokazują co roku nasze doświadczenia. I to akurat mamy doświadczenie z województwa wielkopolskiego, konkretnie z miejscowości Przybroda, gdzie mamy 3 produkty oparte właśnie o sulfonylomoczniki, czyli tą grupę B, na grupę drugą, teraz już w tej nowej nomenklaturze nazewnictwa, porównaną z Axialem Complete Pack. I widać, że nasze rozwiązanie jest dużo bardziej skuteczne. Na zdjęciach wygląda to mniej więcej tak, że tutaj po lewej stronie mamy kontrolę, w środku te 3 mniejsze zdjęcia to są właśnie te 3 rozwiązania sulfonylomocznikowe, a po prawej stronie mamy Axial Complete Pack zastosowany i widać, że tu jest naprawdę ładnie czysto. W tym samym doświadczeniu oczywiście mieliśmy Avoxa Pack i to poletko, gdzie jest Avoxa Pack, również wygląda bardzo podobnie jak Axial Complete Pack. Także tutaj mamy tą skuteczność naprawdę bardzo dobrą. Czy Marcin, czy przy doświadczeniu, które właśnie omówiłeś, czy można powiedzieć, że tutaj temperatura ma też duże znaczenie i skuteczność tych produktów i dlatego ta skuteczność właśnie jest na niższym poziomie? Znaczy tak, tutaj musimy zawsze o jednej rzeczy pamiętać. Jeżeli mamy właśnie niskie temperatury, wszystkie sulfonylomoczniki, wszystkie naprawdę, one potrzebują wyższych temperatur, żeby ta temperatura nie spadała, broń Boże, poniżej zera. To jest w ogóle, żeby nie było po prostu przymrozków, ale żeby ta temperatura cały czas była dodatnia i średnia dobowa temperatura nie spadała, powiedzmy, poniżej 7-8, ale w ogóle, żeby nie spadała poniżej 5. Mhm. To jest wtedy naprawdę, to będzie widać różnicę, bo jeżeli te temperatury, nie wiem, w nocy będziemy mieli 1, 2, 3 stopnie, a w dzień będziemy mieli 6, to działanie, myślę, że już też może nie być adekwatne do może tego, czego zakłócone. Byśmy chcieli. Także tutaj te sytuacje mogą się niestety zdarzać. Szanowni Państwo, tu jest krótka taka animacja, która pokazuje właśnie te miotły, te wersje, nazwijmy, miotły odpornej. Po lewej stronie mamy odporność na grupę drugą, a po prawej stronie mamy odporność na grupę pierwszą. Czyli pierwsza grupa to jest, powiedzmy, odporność, nie wiem, na no tu akurat mamy pyroksylon wymieniony, tak? Już nie chcę produktów wymieniać, ale po prawej stronie mamy na przykład odporność na Axial, tak potocznie to mówiąc. I proszę zobaczyć, po prawej stronie mamy także tam, gdzie jest kontrola, ten untreated, to sobie miotła pięknie rośnie i tam, gdzie jest pinoksaden, czyli Axial zastosowany, no też rośnie, tak? Ale tam, gdzie jest Avoxa, już nie rośnie, tak? Czyli jest to zwalczone. A po lewej stronie, gdzie mamy tę odporność na tak zwane te ALS-y, czyli grupę drugą bądź B, no to widać, że tu, gdzie mamy pyroksulam, też urosło, ale tam, gdzie Avoxa, nie urosło. Czyli jeżeli jest ta odporność na któryś z tych mechanizmów, Avoxa zawsze będzie skuteczna, tak?
No jeżeli czyli będzie odporność właśnie ta mieszana, ta wielokrotna, no wtedy no możemy nie mieć takiego już pięknego obrazka, ale myślę, że część tej miotły też zabijemy, natomiast nie będzie na pewno 100%, ja szacuję, że to będzie około 50%. Mhm. Także to jest skuteczność, która i tak nas nie zadowala. Czyli jeśli rolnicy mają jakikolwiek problem ze zniszczeniem, ze zwalczaniem miotły, na przykład w ciągu, obserwują to od kilku sezonów, to taka awoksa będzie idealnym rozwiązaniem, tak? Bo zawiera te dwie substancje, czyli jeśli jedna nie działa, tak, to druga działa. W sensie, że jeśli nie wiedzą, który mechanizm akurat odporności został tam... Dlatego ta awoksa jest właśnie takim bardziej celowanym, nazwijmy, rozwiązaniem. No i tutaj oczywiście mamy znowu zdjęcia z naszego doświadczenia, gdzie mamy też właśnie porównaną awoksa pak z innymi właśnie rozwiązaniami, ale to mówię, to było bardzo podobnie jak tam przy Axialu Complete Pack, także możemy śmiało podsumować, że jest to rozwiązanie, z którym możemy wchodzić naprawdę późno, bo nawet do drugiego kolanka. Natomiast pamiętajmy też, że im później wchodzimy, tym jest ryzyko większe, że chwasty będą nam uciekać, że te dawki, które zastosujemy, mogą być niewystarczające i my rekomendujemy, żeby zakończyć zabiegi herbicydowe po prostu przed fazą strzelania w źdźbło. Także to jest taka, powiedzmy, rekomendacja nasza. Ale oczywiście pamiętajmy i zwracajmy uwagę na to, jakie są warunki pogodowe, bo to jest niezwykle istotne. Także idąc dalej, pamiętajmy o tym, że mamy te rozwiązania, a myślę, że jak to rozwiązanie wygląda, to możemy obejrzeć znowu krótki film. Zapraszamy Państwa na chwilę na pole. Tak, na chwilę na pole. Marcin, powiedziałeś, że masz do pokazania coś ciekawego. Zobacz, jaka piękna miotła w łanie pszenicy. Wygląda imponująco. Ona wygląda pięknie. Ale czy my ją chcemy mieć na polach? Co ty zrobiłeś? Tak chcesz zabić miotłę? Znam lepszy sposób. Solidna dawka wiedzy. Prosto z pola! No dobra, to koniec tych żartów. Koniec. Marcin, co my tu robimy? No jesteśmy w okolicy Poznania na pięknym łanie pszenicy, gdzie chcemy Wam pokazać, jak zadziałała Avoxa Pak. Ale nie tylko. Pokażemy Wam również inne rozwiązania herbicydowe i ich skuteczność w zwalczaniu miotły zbożowej, ale również chwastów dwuliściennych. Chodźcie, zobaczymy szczegóły. Chodźmy. No dobrze, to tutaj widzimy kontrolę. Na kontroli widać zdecydowanie sporo miotły. Mamy jeszcze maki, które całkiem nie przykwitły. No i tutaj jeszcze mamy kilka habrów, ale to już jest nieistotne. Okay. Najważniejsza jest dla nas miotła, która jest nad łanem, którą widać i która będzie nam psuła plon. A zobaczmy, jak teraz wyglądają inne rozwiązania, które zostały zastosowane. A które chcesz zobaczyć po kolei? Idziemy na drugą kombinację. Marcin, czyli tutaj mamy rozwiązanie, które zostało wprowadzone w tym roku na rynek, ale jak widać, mimo że ma 4 sulfonolomoczniki plus dodatkową substancję 2,4-D, nie przekłada się to na skuteczność. No ale właśnie, w niskich temperaturach takie rozwiązania działają po prostu słabo. My takich rozwiązań nie robimy, ponieważ jeśli wprowadzamy, to wprowadzamy dwa mechanizmy działania, żeby zawsze któryś mógł zadziałać. Mhm. Przejdźmy dalej, zobaczymy rozwiązanie, które już jest wiele lat na rynku, a moim zdaniem działa jeszcze gorzej niż to. Zobacz. I czy tej miotły nie jest tutaj więcej? No myślę, że jest jej na pewno więcej niż na poprzednim poletku. Różnica jest taka, że tutaj mamy jodosulfuron, tienkarbazon i 2,4-D. Marcin, z czego to może wynikać? Czy, nie wiem, możesz powiedzieć, czy to jest to warunki wiosenne? Pamiętasz, jak wiosna wyglądała? No było chłodno, mieliśmy zimno. W kwietniu, mieliśmy jeszcze śnieg. Mhm. Także przede wszystkim rozwiązania sulfonolomocznikowe, rozwiązania oparte o regulatory wzrostu, one niestety muszą mieć wyższe temperatury. Jeśli tego nie będzie, to działanie zawsze będzie słabsze. To teraz chciałabym zobaczyć coś, co będzie skuteczne w zwalczaniu miotły. Jest niedaleko, chodź, dwa poletka dalej. Jak myślisz, co to jest? Pinoksadem w towarzystwie innych substancji. Bardzo dobrze. Tak, tu jest właśnie Avoxa Pak. Tak działa Avoxa Pak. Nie ma żadnej miotły, chwastów dwuliściennych też nie widać. Pięknie rozwiązanie zadziałało i tak powinien wyglądać każdy łan. Czyli mamy tutaj rozwiązanie, które zawiera 4 substancje aktywne, z czego dwie
są skuteczne w zwalczaniu miotłu, jak widać. Bo mają różne mechanizmy działania. O, i to jest najważniejsze. Mogę powiedzieć, że awoksa jest bardziej elastyczna do temperatury? No tak, no bo tutaj pyroksolam, który jest też z grupy B, oczywiście wymaga troszeczkę tych wyższych temperatur. No oczywiście mamy chwasty dwuliścienne, 2,4-D, florasolam, one wymagają troszeczkę wyższych temperatur, ale do zwalczania miotu zbożowej mamy pinoksadyn, który można stosować naprawdę w niskich temperaturach i on naprawdę działa. To zresztą tu widać. No dobrze, awoksa rozprawiła się z miotłą, więc chodźmy rozwalić jeszcze jedną doniczkę. O, to jest dobry pomysł! No, rozprawiliśmy się z chwastami, z doniczkami, także czas wracać na ziemię chyba. To teraz czas chyba na regulację, która jest równie ważnym tematem. Regulacja wzrostu zbóż. Tak, no przechodzimy płynnie do tego nowego tematu, regulacja zbóż. No i tu jak sam slajd tytułowy mówi o tym, żeby tego nie zepsuć, ponieważ bardzo częstym błędem w ostatnich latach pojawiającym się było to, że no okej, skoro mamy sucho, skoro mamy chłodno, to nie robimy tego zabiegu. Bo po co? Bo on nie zadziała. To jest troszeczkę błędne myślenie i tutaj zabiegi właśnie te regulacyjne, one muszą być wykonywane, ale w odpowiednim też momencie, tak? Czyli jeżeli nie chcemy, żeby nam ten łan wyległ, no to ten zabieg musimy zrobić. No i tu jest ważne właśnie, kiedy go też zrobimy, tak? Ale na początek może o tym, dlaczego te zboża nam wylegają. No przede wszystkim, bo właśnie nie regulujemy, tak? Bo robimy za niskie dawki, bo robimy nie we właściwym czasie, bo pamiętajmy o tym, że jeżeli już mamy, nie wiem, trzecie kolanko i chcemy zrobić wtedy zabieg, no to my już tych pierwszych dwóch międzywęźli po prostu nie skrócimy. One już uciekły i one będą ważyły o tym, czy nam się ten łan przewróci, czy nie. No i oczywiście te dawki, to wszystko też musimy oczywiście zbilansować adekwatnie do nawożenia, do pogody, do danej odmiany, bo to jest też klucz, czy jest bardziej podatna, mniej podatna, ale to myślę, że to wszystko Państwo doskonale wiecie i do tych wszystkich reguł się stosujecie. Natomiast ja chciałem Państwu tylko zwrócić uwagę na taki aspekt, że tutaj ta faza, kiedy stosujemy ten regulator wzrostu, jest niezwykle istotna. I można powiedzieć, że jest to szerokie okno takie, kiedy można w ogóle zastosować regulatory wzrostu, bo to jest strzelanie w źdźbło, czyli od fazy 30 właściwie do fazy 39. Tak? I najczęściej te zabiegi są wtedy wykonywane. Natomiast wchodząc w momencie właściwie strzelania w źdźbła, no wpływamy przede wszystkim na te pierwsze dwa międzywęźle. Jeżeli wchodzimy, nie wiem, na zabieg taki powiedzmy w okolicach liścia flagowego, no to z kolei tam wpływamy na dokłosie, tak? Czyli też notabene wchodzimy w obniżenie tego punktu ciężkości łanu, ale już ten wpływ powiedzmy na te dolne partie wtedy jest ograniczony. Także no tak to niestety wygląda. No. Czyli optymalny termin to jest faza pierwszego, drugiego kolanka? Bym powiedział, że to jest taki przełom 30-31. Mhm. Czyli to nawet jest troszkę taka wcześniej. Chyba, czyli pierwsze to kolanko taka, to jest taki idealny moment. No przyjmuje się i literatura fachowa też podaje, że jest to po prostu pierwsze kolanko i wtedy powinien być zabieg zrobiony. Ale to pokazuje też, dlaczego tak się dzieje. To chyba na tym slajdzie możemy łatwy sposób zobaczyć, bo modus start, to jest inhibitor syntezy gibberellin, tak? A my najbardziej wpływamy wtedy, kiedy one są, najwięcej ich jest wytwarzane w roślinie i ich stężenie w roślinie jest największe, tak? Czyli wtedy możemy najlepiej zadziałać. A to właśnie w tym momencie tego pierwszego kolanka właściwie ta krzywa działania tych substancji hormonalnych w roślinie jest po prostu najwyższa. I wtedy mamy największą możliwość zadziałania, bo tak jak tutaj cytokininy widzimy nawet chociażby po tym wykresie, że one tam gdzieś ten system korzeniowy, one tam wpływają. Natomiast tutaj powiedzmy auksyny są już później odpowiedzialne właśnie za to nalewanie ziarna i tak dalej, za te późniejsze procesy. Natomiast właśnie to, co nas najbardziej interesuje, to są właśnie gibberelliny, które odpowiadają za ten wzrost przede wszystkim wydłużeniowy. Mhm. Także w tym momencie powinniśmy wchodzić z zabiegiem. Kolejna rzecz to jest oczywiście to, że powinniśmy stosować to w optymalnej właśnie fazie, ale też w odpowiedniej dawce, bo stężenie właśnie powinno być wysokie, żeby mogło neutralizować stężenie w roślinie tych gibberellin. Mhm. Także to musi być zbilansowane. Jeżeli mamy gorsze warunki pogodowe, w sensie takim, że jest niższa temperatura, ta fabryka, którą jest roślina zbożowa, pracuje w mniejszej intensywności, czyli to stężenie tych
gibberellin jest po prostu niższe. I wtedy no, nawet stosując wysokie dawki regulatora wzrostu, no, ten efekt będzie, można powiedzieć, taki wizualnie też ograniczony, tak? Ale jeżeli roślina ma odpowiednie warunki pogodowe, no, to ona pędzi, tak? I wtedy zastosowany regulator wzrostu, widać, że on po prostu tą roślinkę pięknie nam wyhamowuje, tak, stopuje i ten efekt naprawdę widać. Najlepszym przykładem chyba jest jęczmień o zimy, który po prostu, można powiedzieć, w oczach rośnie w ciągu kilku dni, potrafi kilka centymetrów ładnie urosnąć, także tutaj to na pewno zdecydowanie widać, ale pamiętajmy o tym, że regulatory wzrostu powinniśmy stosować w odpowiednich warunkach wzrostowych danej uprawy. No tutaj akurat na przykładzie pszenicy o zimej. Idealną temperaturą do wzrostu pszenicy to jest 17-18 stopni. To jest takie to idealne, że wtedy ta fabryka naprawdę na maksymalnych obrotach pracuje. Jeżeli mamy temperaturę, taką nazwijmy w miarę optymalną, to jest 8-12 stopni, ale jeżeli schodzimy poniżej na przykład właśnie tych 5, które na przykład kończą krzewienie. Które są krytyczne właściwie do wegetacji, tak, prawda? Do ruszenia. No to wtedy musimy być świadomi, że takie zabiegi po prostu będą mniej skuteczne. Ja jestem daleki od tego, żeby stosować w temperaturze 5 stopni jakiekolwiek regulatory, ale mając na uwadze na przykład przyszłe to, że będzie, nie wiem, deszcz, opad deszczu, że będzie za chwilę cieplej, wchodzimy wtedy nawet i w takiej temperaturze. One się wchłoną, one będą działać. Tylko przez te, powiedzmy, pierwsze 2 czy 3 doby będą działać wolniej i tyle. Nie będzie tego efektu widocznego. Natomiast jeżeli one już będą w roślinie, to one zadziałają. Bo one nie są tam tylko 1 czy 2 dni, tylko one przebywają tam znacznie dłużej. Z praktycznego punktu widzenia tak naprawdę no, rolnicy bardzo często mierzą się z takimi warunkami, tak? Bo wiosna bardzo często, no, mamy doświadczenia. Jest kapryśna. Dokładnie, jest chłodno, jest sucho, są różne warunki stresowe, ale przede wszystkim jest chłodno. Tak? Więc dobrze jest mieć rozwiązanie, które można zastosować już od 5 stopni Celsjusza i takim rozwiązaniem jest na przykład Zdecydowanie modus start. Formulacja modusa start, no bo ona powstała później niż modus ten 250 dC, a to właśnie chociażby na taką potrzebę, że te zmienne warunki klimatyczne i te wcześniejsze, powiedzmy, potrzeby aplikacji tych regulatorów wzrostu, no, się pojawiły. Także tutaj, no niestety to jest konieczne. Także tutaj mamy lepsze pobranie, szybsze pobranie i ten modus start w takich trudnych warunkach na pewno będzie po prostu szybciej działał. Natomiast, no mówię, modus 250 dC jest w dalszym ciągu tym modusem, który robi robotę, tak? To nie ma z tym problemu. No i oczywiście mamy takie dwa wskaźniki, które mówią o działalności regulatora wzrostu. To jest plon i to jest wysokość roślin. I jak popatrzymy sobie na te dane, które tutaj mamy, to średni plon z 5 doświadczeń w porównaniu do kontroli w zaaplikowaniu modusa start dał nam zwyżkę to prawie 2 decyton, tak? Możemy oczywiście dać to z CCC, tak? No tutaj ta zwyżka plonu była bardzo podobna, no to jest błąd statystyczny, bym powiedział, że tutaj nie jest to żadna istotna różnica, natomiast przy wysokości roślin już widać tę różnicę, tak? Tutaj CC na pewno, tak. CCC dało nam ten dodatkowy efekt tego skrócenia tych roślin. Także na to warto zwracać uwagę. W przypadku modusa też jest bardzo podobnie. Tutaj też mamy fajną zwyżkę plonów. Tu się akurat porównujemy do rozwiązania dwuskładnikowego, że gdzie oprócz trinexapoetylu jest też proheksadium wapnia. I tutaj mówię, ta zwyżka plonu może nie była taka spektakularna, ale pamiętać o tym należy, że każdy regulator wzrostu będzie dawał jakąś zwyżkę plonu. I to jest potwierdzone właściwie naukowo, we wszystkich publikacjach naukowych jest to dostępne. Natomiast trzeba też brać pod uwagę, który da nam więcej, tak? I tutaj patrząc na ten wykres, gdzie mamy średnią z 3 lat, z 14 doświadczeń, gdzie był porównany modus właśnie, z produktem zawierającym nie tylko trinexapak, ale też i proheksadium, widać wyraźnie, że te prostokąciki, ten niebieski, on jest zamocowany nieco wyżej, tak? Czyli tutaj ta średnia zwyżka plonu jest po prostu wyższa, aniżeli w tym produkcie porównawczym. Także tutaj chyba odpowiedź jest jednoznaczna, jak to działa. Czyli to można też podsumować tym, że to jest też bezpieczeństwo danego produktu, tak, dla rośliny uprawnej. Zdecydowanie tak, ale myślę, że czy warto regulować WAN, to myślę, wydaje, że warto spojrzeć jeszcze raz, jak to się działo w Ulchówku i jak wyglądało. Także zapraszamy na krótki film. Proszę Państwa, czy widać różnicę? Tu został zastosowany regulator wzrostu.
tutaj regulator wzrostu nie został zastosowany. Widać różnicę w pokroju i widać różnicę przede wszystkim w wysokości roślin. Ta różnica na tę chwilę wynosi około 20 cm. Czy warto regulować zboża? Myślę, że warto. Moim zdaniem warto regulować łan i warto zrobić to dobrze. A to, żeby zrobić taki zabieg dobrze, to też trzeba wiedzieć, z czym go mieszać albo z czym go nie mieszać, albo jaki to ma wpływ, jeżeli robimy jakieś mieszaniny. I też musimy brać pod uwagę właśnie chociażby te warunki pogodowe, bo one będą potęgowały bądź osłabiały działanie takiego regulatora wzrostu. I wiemy o tym na pewno, że przymrozki po zabiegu będą wpływały bardzo negatywnie, ponieważ ta roślina, można powiedzieć, że będzie stała jak zaczarowana po takim zabiegu. Natomiast jeżeli będziemy mieli wysokie temperatury, no to działanie też będzie, powiedzmy, w pewien sposób ograniczone, bo roślina się wtedy broni przed ucieczką wody. Mhm. Ale powiedzmy tutaj to jest nie tak, bym powiedział, bardzo wpływające jak wszelkie domieszki do modusa, chociażby do regulatorów wzrostu, które dajemy w takich łączonych zabiegach, bo no mówię, nie zawsze pogoda nam sprzyja, są wiatry, inne historie i musimy na przykład jechać w jednym zabiegu z różnymi rzeczami. To trzeba o tym pamiętać, że jeżeli wchodzimy, nie wiem, z triazolami, że wchodzimy z karboksyamidami, no to takie dawki od razu modusa trzeba zmniejszać o te 25% co najmniej, z tego względu, że one będą potęgowały działanie, wzmacniały, tak, będą potęgowały to działanie. No tak samo będzie w przypadku herbicydów z grupy regulatorów. Mamy tych herbicydów naprawdę całe mnóstwo, bo mam, nie wiem, fluroksypyr, chociażby nawet MCPA i tak dalej, dikamby i tak dalej. No ale to w momencie regulacji to bym powiedział, że może fluroksypyr byłby bardziej gdzieś tam na miejscu, tak? Bardziej jest używany, ale nie zmienia to faktu, że trzeba na to zwracać uwagę i uważać. Sama mieszalność herbicydów, fungicydów i innych rzeczy z regulatorami wzrostu, konkretnie z modusami, jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Myśmy takie doświadczenia robili, gdzie mieszaliśmy z naszymi chociażby Axialem Complete Pack, nasz modus, mieszaliśmy z fungicydami i tutaj nie było żadnych problemów, także fizyko-chemiczna zgodność była duża, no ale mówię, każdy może to taką próbę słoikową sobie sam zrobić, zanim jeszcze pojedzie w pole i wszystko wleje do opryskiwacza i to warto o tym gdzieś tam pamiętać. Także mieszalność to podstawa i mi się wydaje, że sama rozpuszczalność też jest ważna, bo nie każdy produkt z Nexapakiem, nie każdy jest modusem, on zawiera substancję aktywną, ale nie każdy będzie tak dobrze sformułowany i będzie się tak dobrze rozpuszczał. Także myślę, że warto teraz znowu spojrzeć w ekran i zobaczyć właśnie, jak niektóre produkty się rozpuszczają, chociażby w zimnej właśnie wodzie, takiej naprawdę wodociągowej, nazwijmy to. Zapraszamy na klip. Chyba ten film podsumował wszystko, także warto zwrócić uwagę na to, jaką formulację wybieramy i warto zwrócić uwagę na to, żeby to był właśnie modus. Zdecydowanie. Kupując ten Nexapak, kupujmy modus. On się rozpuści.
to też decyduje o tym, jaką dawkę ostatecznie mamy na polu. Czy ten produkt został faktycznie w opryskiwaczu, czy został dobrze rozmieszany. Ale czy w ogóle z tego opryskiwacza wyszedł, bo może zapchać sita, może inne historie wywołać. Także, ale zostawmy to. Krótko podsumujmy jeszcze, kiedy możemy stosować nasze modusy. Stosowanie jest naprawdę bardzo szerokie, bo to, tak jak wspomniałem już wcześniej, w tej fazie całej strzelania w źdźbło, a nawet i wcześniej, bo powiedzmy na te dokrzewiające aplikacje też możemy wykorzystywać modusy, ale tą główną fazą, kiedy powinniśmy stosować regulator wzrostu, żeby on dał bardzo dobry efekt, to jest to właśnie faza pierwszego kolanka. Ale oczywiście, jeżeli Państwo już wybierzecie któryś z naszych modusów, to bardzo dobrze. Natomiast jest coś też i dla kieszeni. I tu myślę, że Ty, Kasiu, chyba o tym najlepiej wspomnisz. Co to będzie? Obydwa produkty, zarówno modus, jak i modus start, dostępne są w akcji Prysznic Zboże z Syngenta. Także kupując nasze produkty, możecie Państwo wejść na stronę prysznicboże.pl i tam zarejestrować faktury z tych zakupów i za zakupy otrzymacie 10% zwrotu na konto. Akcja Pryśni dotyczy również innych upraw, czyli jest w uprawie zbóż, uprawie rzepaku, kukurydzy i ziemniaków, także zachęcamy Państwa do wejścia na stronę i tam będą wszystkie szczegóły. Oprócz tego, że jest tam dostępny modus, modus start, dostępne są też inne nasze produkty, czyli fungicydy, herbicydy, także zapraszamy na stronę prysznicboże.pl, tam będą wszystkie szczegóły. My chyba wyczerpaliśmy już nasze tematy, a szczególnie ja. Także Marcin, bardzo Ci dziękuję. Także teraz zaprosimy Państwa znowu na krótki film, a po filmie zapraszamy naszych następnych prelegentów, tak? Dokładnie. Będziemy tak się już bawić w choroby. Czyli fungicydy. Dziękujemy i zapraszamy na film. Zapraszamy, dziękuję. Jednym z trudniejszych wyzwań dla plantatorów zbóż jest wyleganie. Może być spowodowane przez deszcz, wiatr lub grad, a także warunki glebowe i ukształtowanie pola. Wylegnięte źdźbła są bardziej podatne na choroby. Zboże bardzo trudno jest zebrać. Spada jakość i wielkość plonu. Na szczęście regulatory wzrostu zbóż mogą uchronić nasze uprawy od tego problemu. Ale dopiero wybór właściwego regulatora robi różnicę. Już od ponad 20 lat modus od Syngenty udowadnia swoją skuteczność, szczególnie w Europie. Modus skraca i wzmacnia źdźbła, stymuluje rozwój korzeni, poprawia efektywność wykorzystania wody i składników odżywczych. Zapewnia najbardziej skuteczną ochronę przed wyleganiem, nawet w warunkach wysokiej presji. W oparciu o substancję aktywną Trinexapac, modus zapewnia najwyższą stabilność formulacji, pokrycie liści i wnikanie do rośliny. Szerokie okno aplikacji umożliwia stosowanie w warunkach okresowych chłodów wiosennych, a w porównaniu do konkurentów formulacja modus daje większą łatwość i niższe koszty wykonania zabiegu. Jak? Konkurencyjne produkty gorzej się rozpuszczają i pozostawiają osad, który może zatykać dyszę. To powoduje nie tylko stratę czasu i pieniędzy. Niepełne rozpuszczenie może prowadzić do zmniejszenia dawki środka na polu i pozostawia je nieochronione. Natomiast modus to całkowicie rozpuszczalny koncentrat, który łatwo się miesza i nie pozostawia żadnego osadu. Nie tylko samo wykonanie zabiegu jest łatwiejsze, ale mamy również pewność, że wymagane stężenie środka równomiernie pokrywa całe pole. W tym sezonie zapewni swojej uprawie najlepszą możliwą ochronę przed wyleganiem. Modus od Syngenta. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Adam Szepiela, firma Syngenta Polska, dział wsparcia technicznego. Chciałbym bardzo serdecznie powitać naszego dzisiejszego gościa, doktora inżyniera Jakuba Danielewicza, pracownika Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Witam Pana, witam Państwa. Witam. I no, Jakubie, oddaję Tobie głos, bo wiem, że przygotowałeś prezentację, którą teraz będziemy mieli okazję zobaczyć. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Ja mam przyjemność pracować w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, gdzie na co dzień pracuję w Zakładzie Mykologii i zajmuję się zarówno grzybami chorobotwórczymi, jak i powodowanymi przez nie chorobami. Jestem przekonany, że najbliższe kilkanaście minut to będzie doskonała okazja, aby omówić dla Państwa zarówno aktualną sytuację na polach ozimych roślin, to znaczy stan fitosanitarny roślin, stan fizjologiczny roślin. Następnie przejdziemy tutaj troszkę do omówienia zabiegów tych wczesnych, zabiegów T0, zabiegu T1. Też skupimy się troszkę na
na tym, co znaczy, że substancja czynna jest skuteczna, jakie substancje czynne warto brać pod uwagę przy wykonywaniu tych zabiegów. I później myślę, że na końcu tutaj też zepniemy to klamrą w postaci krótkiego podsumowania, tak aby nasi widzowie też no, coś wynieśli z tej prelekcji i na końcu mogli te informacje no, stosować w praktyce, krótko mówiąc. Jeśli chodzi o tą aktualną sytuację na plantacjach zbóż, państwo na pewno bardzo dobrze obserwujecie swoje pola i również zaobserwowaliście to, że jesienią roku 22 w większości były, zaobserwowaliśmy poprawne schody roślin i dość inne posiadały warunki do prawidłowego rozwoju. Oczywiście, jeżeli te warunki sprzyjają rozwojowi roślin, to musimy być bardzo uważni, bo również grzyby chobotwórcze w tych warunkach bardzo dobrze się sprawują i muszę powiedzieć, że rośliny bardzo dobrze weszły i rozpoczęły w korzystnej fazie ten okres zimowego spoczynku, ale na wielu plantacjach obserwowaliśmy porażenie, czy to przez rodzaje grzyby rodzaju fusarium, czy to przez grzyby powodujące łamliwość podstawy źdźbła i korzeni. Zarówno obserwowaliśmy też sprawców mączniaka prawdziwego zbóż i traw i to zarówno na plantacjach pszenicy, jak i na plantacjach jęczmienia. Do tego doszły jeszcze wszelkiej maści plamistości, na przykład plamistość siatkowa jęczmienia, także różnorodność chorób była bardzo wysoka. Ja chciałbym właśnie się w tym miejscu zapytać, bo w zasadzie mamy tutaj tą różnorodność tych chorób, o której powiedziałeś i czy jest to w zasadzie sprawa, powiedzmy, taka, która występuje na co dzień, czy to jest coś nowego w tym momencie? Jeżeli chodzi o te gatunki, które występują, one nie są niczym nowym, ale jak pokażemy Państwu na najbliższych slajdach, okazuje się, że właściwie w ostatnich kilku latach mamy do czynienia ze wzrostem występowania nasilenia tychże gatunków i myślę, że ten kolejny slajd, którym tutaj pozwoliłem sobie zebrać takie dane z 5 ostatnich lat w tym samym okresie czasu, to znaczy od 1 sierpnia do 30 września dla lat 2018, 19, 20, 21, 22. I tak jak wspomniałem, widzicie Państwo bardzo dobre warunki już od okresu wschodów, pozwalające z jednej strony rozwijać się dobrze roślinom, a z drugiej strony pozwalające rozwijać się bardzo wielu groźnych gatunków grzybów chorobotwórczych. I tutaj bardzo często w ostatnich latach też wysuwa się na prowadzenie jakby no zaprawa nasienna, którą stosujemy do zaprawienia zbóż. Bardzo często może o niej zapominamy, ale tak naprawdę prawidłowa ochrona roślin przed grzybami patogenicznymi zaczyna się już w momencie wyboru odpowiedniej zaprawy nasiennej. No i dobrze, aby była to oczywiście zaprawa wieloskładnikowa o szerokim spektrum zwalczanych patogenów, bo jak widzicie Państwo, już właściwie jesienią bardzo często ten początkowy rozwój zbóż może być zakłócony przez stary szereg grzybów chorobotwórczych, które bardzo łatwo w tym etapie ograniczała właśnie ich rozwój, między innymi dobrana zaprawa nasienna. Tym bardziej, że jest to w zasadzie jeden z tańszych zabiegów, jak i najtańszy zabieg, jeżeli chodzi o ochronę, który w zasadzie rozpoczyna ochronę zbóż przed właśnie. A mamy tu możliwość chorobami. Naprawdę wyboru bardzo dobrych produktów o szerokim spektrum, zbudowanych z wielu substancji czynnych. Tutaj takich kilka zdjęć. Sytuacja, tak jak wspomniałem, z początku czy połowy jesieni ubiegłego roku i proszę mi wierzyć, że zrobienie tych zdjęć nie zajęło nam więcej niż dosłownie kilka godzin pobytu na bardzo dużej plantacji w Wielkopolsce. I tak jak Państwo widzicie, zarówno sprawcy mączniaka prawdziwego, te białe poduszeczki w środkowej części slajdu, zarówno rdza, brunatna, żółta, plamistość siatkowa wspomniana przeze mnie. Także właściwie cały szereg tych grzybów patogenicznych czyhających na to, żeby porazić rośliny rozwijające się na polu. No to ma chyba też powiązanie z tym, o czym mówiłeś, z tą temperaturą, gdzie w zasadzie wszyscy pamiętamy, że jeżeli chodzi o miesiące listopad, no też częściowo grudzień, że to były naprawdę takie anomalia, jeżeli chodzi o temperatury. Były bardzo wysokie. Stąd też ta wegetacja się tliła, a z wegetacją zbóż tliła się też wegetacja. Bardzo często właściwie jest tak, że rośliny rzeczywiście nie hamują tej wegetacji, a grzyby chorobotwórcze bardzo szybko przystosowują się do tych warunków, wykorzystują je. Dlatego też w tej agendzie napisałem, że wzrasta znaczenie zabiegów, zarówno zabiegu T0, jak i zabiegu T1. Często jest również tak, że rolnicy z wyprzedzeniem pewnym te zabiegi wykonują, bo później łatwiej niekiedy zapobiegawczo stosować substancje czynne, niż interwencyjnie stosować już w przypadku wystąpienia dużej ilości inokulum sprawcy tych grzybów fungicydy. Tutaj te kilka zdań, które znajduje się na slajdzie, właściwie tak moglibyśmy scharakteryzować idealny środek, który powinien stosowany być w tych zabiegach wczesnojesiennych, wczesnowiosennych, czy zabiegach na koniec krzewienia, początek strzelania w źdźbło, czyli ten zabieg klasyczny T1. I tu widzicie Państwo dobrze, żeby to był zabieg, który zwalcza zarówno grzyby znajdujące się na liściach, na pochwach liściowych, na podstawie źdźbła i korzeni. No niezbędny, jak wspomniałem, jest wybór środka o szerokim spektrum działania. Im szersze jest to spektrum, tym rolnicy mają troszkę może mniejszy problem, bo nawet jeśli nie rozpoznają w porę
zagrożenia ze strony któregoś z agrofagów, a proszę wierzyć mi, że jeżeli nałoży się na siebie kilka objawów chorób i są to te wczesne fazy rozwojowe, niekiedy bardzo trudno bez mikroskopu czy jakiegoś doradztwa fachowego rozpoznać prawidłowo objawy poszczególnej choroby. Do tego oczywiście bardzo ważny punkt, musimy uwzględnić zakres temperatur stosowania, bo tutaj to właściwie też jest kluczowa sprawa, bo wybór środka to jedno, a możliwość zastosowania go i pobrania, czy też metabolizowania go przez roślinę, to bardzo ważna druga sprawa. Stały monitoring, to do czego zawsze w Instytucie zachęcamy. Im szybciej rozpoznamy na polu zagrożenie, tym szybciej będziemy mogli dobrać substancję czynną, dobrać produkt, zastosować i zwalczyć problem w zalążku. Dobrze oczywiście, żeby środki ochrony roślin i te substancje były na tyle mobilne, aby w roślinie mogły z powodzeniem przemieszczać się. Tu taka ściąga dla tych z Państwa, którzy bardzo często pytacie o to w telefonach do Instytutu, czy prowadzimy rozmowy z doradcami. Zawsze pada pytanie, no to właściwie jakie są te temperatury optymalne, minimalne, maksymalne stosowania? No właśnie, to ja mam takie pytanie, bo generalnie zawsze się tam kłócimy, prawda? Czy to powinno być 5 czy 4 stopnie? Jak to jest, Panie Jakubie, z tą temperaturą stosowania? Od czego to, co jest dla nas takim najważniejszym kryterium stosowania produktów fungicydowych? W przypadku tych zabiegów wczesnych, nazwijmy to, gdzie jeszcze temperatury ulegają różnym wahaniom, tutaj musimy trochę podejść zdroworozsądkowo. Wiadomo, aby roślina mogła dany środek pobrać i zmetabolizować, sama musi prowadzić wegetację, to znaczy temperatura musi być powyżej kilku stopni, powyżej zera, aby roślina była skłonna tą substancję szybko przemieścić i zmetabolizować. I tutaj ten slajd ma trochę taką ukrytą jeszcze wartość. Na pewno Państwa zastanawia, po co właściwie są te szare kolory, dlaczego część substancji jest przekreślona. No to też pokazuje niestety, że żyjemy w czasach, w których substancji czynnych ubywa cały czas. I też można by powiedzieć, że spieszmy się kochać substancje czynne, bo szybko odchodzą. Ale jest to niestety prawda i korzystajmy z tych, które są sprawdzone, które są bezpieczne, przebadane i też znane Państwu, bo łatwiej wtedy zarówno znać ich wartość, jak i dostosować je do swojej produkcji. Widzicie Państwo, że to okno temperaturowe, tak jak wspomniałem, kilka stopni przeważnie. Są również środki takie jak chociażby fenpropidyna, właściwie powyżej 3 stopni już jest bardzo ładnie pobierana przez roślinę i metabolizowana. Także warto sobie gdzieś może nawet zrobić zdjęcie tej tabelki, żeby później w czasie sezonu wegetacyjnego wykorzystać to w praktyce. Tutaj kilka słów jeszcze odnośnie tej sytuacji na polu. Dlaczegoś to się dzieje, proszę Państwa, że coraz więcej obserwujemy grzybów chorobotwórczych już jesienią i tu widzicie Państwo w związku z ociepleniem klimatu czy też zmianami temperatur tych jesiennych, bardzo często cały szereg grzybów przystosowany jest do takich temperatur i dlatego też coraz częściej obserwujemy czy to sprawców brunatnej pamięstości liści, czy to większe gromadzenie trawców mączniaka prawdziwego zburzy traw, czy to gatunki powodujące rdzę, zarówno brunatną, żółtą, rdzę źdźbłową oraz to, może trochę mniej znaną chorobę jak ramulariosa jęczmienia. Ten dolna część slajdu też tutaj stanowi dla Państwa taki może informację, że właściwie grzyby rodzaju fusarium spotykane są przez cały sezon wegetacyjny. No właśnie, ja mam pytanie tutaj odnośnie tego, czy warto jest też dobierać produkty, które będą skutecznie eliminować już te gatunki fusarium z, powiedzmy, zabiegu T0, T1, T2, czy w zasadzie lepiej się skupić tylko właśnie na zabiegu T3? Znaczy, myślę, że warto patrzeć na to technologicznie, to znaczy środki ochrony roślin dobierane do poszczególnych zabiegów, zarówno T0, T1, T2 i T3, na każdym z etapów rozwoju roślin już są w stanie tych sprawców, czyli gatunki grzybów rodzaju fusarium, bardzo ładnie eliminować. Tu między innymi w otriazolach, też za chwilę pokażemy takie zestawienia, jakie substancje czynne warto stosować i kilka słów opowiemy o nich, ale uczulam tu Państwa na to, że właściwie w każdych warunkach rozwijają się grzyby rodzaju fusarium i już od tych pierwszych zabiegów, począwszy od zaprawy przez zabiegi T0, T1, już mamy możliwość. Grzyby rodzaju fusarium występują właśnie na wszystkich organach roślin, na podstawie źdźbła, na liściach, na dokłosiach. Oczywiście kluczowe widoczne są na kłosie, ale należy o tym pamiętać, że w każdym z tych zabiegów jesteśmy w stanie również ograniczać ich i zadziałać, żeby nie powodować tego problemu w późniejszych fazach. Jeśli chodzi o te skuteczne przykłady substancji czynnych, tutaj pozwoliłem sobie zebrać taką też może małą ściągę dla Państwa odnośnie substancji czynnych, które są skuteczne w ograniczaniu sprawców, czy to septoriozy paskowanej, czy to rdzy brunatnej, rdzy żółtej, łamliwości źdźbła, czyli tych chorób ograniczanych w terminie zarówno i T0 i T1. I widzicie Państwo, że tutaj niektóre z nich występują w kilku miejscach naraz i to dobrze, bo to jest to, o czym mówiłem, czyli szerokie spektrum ograniczanych patogenów. I tak jak wspomniałem, warto tutaj niekiedy nawet może zmienić troszkę podejście do pewnych substancji czynnych, bo jak Państwo zaraz zobaczycie na kolejnym slajdzie, tutaj również takie smaczki pozwoliłem sobie wybrać odnośnie kilku substancji czynnych. Wszyscy oczywiście wiemy, że triazole to jest ukochana grupa przez rolników,
I ona rzeczywiście cechuje się bardzo wysoką skutecznością ograniczania rdzy żółtej i rdzy źdźbłowej, ale utarło się właściwie, że pewne triazole stosujemy na przykład tylko na kłos. Tutaj może troszkę warto by zmienić podejście i pamiętać, że jeżeli ten triazol zwalcza fuzaria chociażby, bo chociażby mówimy to o metkonazolu, skoro stosowany jest w terminie na kłos, to może również warto pomyśleć o nim we wcześniejszych zabiegach, bo również on będzie ograniczał gdzieby rodzaju fuzarium w tych wcześniejszych terminach. To samo z fempropidyną. Wszyscy dobrze wiemy, że ona jest niezastąpiona, jeżeli chodzi o zwalczanie mączniaka prawdziwego z burzy traw, ale również wspomaga walkę z rdzą brunatną. Tak, tak. Oraz pamistościami liści. Substancja, która nie jest tylko obojętna, znaczy nie jest obojętna na działanie tylko mączniaka prawdziwego, ale również tak. Tutaj jest... Także jeżeli dobrze dobierzemy ten zestaw substancji czynnych, to się może nagle okazać, że rzeczywiście bardzo duży zakres zwalczanych agrofagów one obejmują. I nawet niekiedy, tak wspomniałem, jeśli uda się nam przeoczyć, tudzież no niestety tak się wydarzy, że nie rozpoznamy dobrze patogena, to również dzięki tym takim dodatkowym właściwościom substancji czynnych będziemy w stanie ograniczyć rozwój tych chorób. Tak jak wspomniałem, metkonazol ogranicza bardzo dobrze septoriozę, fuzariozy kłosów, no i cyprodinil, myślę, że jak nazwiemy go królem, podstawy źdźbła też nie będzie nadużycie. Bardzo dobra, skuteczna substancja czynna do ograniczenia, czy to chorób podstawy źdźbła, pamistości siatkowej, rynchosporiozy zbóż. Także tutaj warto o tym pamiętać, specjalnie ten taki sznureczek na palcu z Adamem, żeśmy zawiązali, abyście Państwo o tym pamiętali. No tak, dobry dom budujemy, można powiedzieć, od dobrego fundamentu. Tak, zabiegiem T1 no możemy też nazwać, że to jest taki fundament ochrony roślin. I bez niego trudno jakby wyobrażać sobie doskonałą ochronę roślin. Pomijanie tego zabiegu, myślę, również jest bardzo dużym błędem, a rezygnowanie z wysokich substancji czynnych o wysokiej jakości i skuteczności również może później odbić się na jakości i ilości plonu. Bo to, co jakby zaniedbamy w początkowych fazach rozwojowych, może doprowadzić na przykład do niewytworzenia się kłosów. Bo też taka sytuacja w przypadku niektórych chorób może wystąpić. Także ten fundament na pewno jest bardzo ważny. Tym bardziej, że już włożyliśmy pieniądze, prawda, w amortyzację, w siew, w czas, herbicydy, regulatory. Także tutaj myślę, że w tych plantacjach, które celują wysokiej jakości plon, myślę, że to jest oczywiste, że patrzymy globalnie na całą technologię ochrony roślin i tak dostosujemy ją, aby ona była z jednej strony dobrana do zagrożeń, a z drugiej strony no, była ciągłością i aby no, można było na końcu sezonu liczyć wysokiej jakości plon. Tutaj jeszcze kilka takich może też zagadnień, że właściwie grzyby chorobotwórcze no, nie znają tutaj żadnej próżni. Jeżeli są dogodne warunki do ich rozwoju, one bardzo szybko dostosowują się do tych warunków. Pojawiają się nowe rasy fizjologiczne, to między innymi rdza żółta, bardzo trudne w tej chwili. Tą chorobę się również ogranicza. Wybór środków ochrony roślin, tak jak wspomniałem, szeroki zakres temperatur, no i oczywiście dostosowane do aktualnych wydarzeń na polu. Bardzo często też jest brak możliwych zarejestrowanych rozwiązań, plus odporność, o której mowa była w przypadku chwastów. W przypadku chorób również i grzybów chorobotwórczych również to zjawisko zaczyna narastać. Czyli generalnie rotacja fungicydów, umiejętność konstruktywnego stosowania tych fungicydów, nie solo substancji, a też w parze, prawda? Tak, jak najbardziej też to mieszanie, myślę, że tutaj czy to mieszanin takich fabrycznych, czy takich gotowych komponentów, również bardzo ważne. Tutaj jeszcze, myślę, zbliżając się do końca, tak jak wspomniałem, ta technologia, rozpatrujemy ją zarówno jako T0, T1, T2, T3. Ta prawa część slajdu, tu myślę, będzie dla Państwa ciekawa, bo ona mówi o tym, że właściwie stosując tą pełną technologię, liście górne i kłos, to ponad 80% właściwie naszego plonu. Jest ta informacja prawdziwa wtedy, kiedy rzeczywiście zadbamy od właściwie samej siewki, przez te wcześniejsze zabiegi o odpowiedni zdrowotność roślin, to później te zabiegi T2 i T3 właściwie stanowią takie uwieńczenie sezonu i rzeczywiście mają duży wpływ na jakość plonu. Tutaj również takie najważniejsze właściwości produktu na T2, one troszkę pokrywają się z tym na T1, no bo trudno, tak wspomniałem, musimy cały czas trzymać wysokiej jakości tutaj technologię, żeby uzyskać wysokiej jakości plon. Też tutaj pojawia się słowo SDHI, i te mieszaniny triazoli z SDHI, warto korzystać z tych nowych grup chemicznych, bo one również posiadają bardzo szerokie spektrum ograniczanych chorób. I na sam koniec jeszcze tu myślę, że też takie krótkie podsumowanie substancji czynnych do zabiegu T2. Również Państwo widzicie chociażby benzowindiflupyr, który pojawia się w kilku miejscach. I to też jest dla Państwa, myślę, dobra wiadomość, że jeżeli są środki, które cechują się szerokim spektrum działania, stosujmy je, bo warto. Panie Jakubie, ja bardzo chciałbym podziękować za wykład. Natomiast z tego miejsca chciałbym zaprosić na bardzo krótki film i zobaczyć, jak aktualnie wygląda sytuacja fitosanitarna w województwie zachodniopomorskim. I widzimy się za chwilę. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Jesień 2022 roku była bardzo sprzyjająca. Większość plantacji znajduje się w fazie krzewienia, niezależnie czy to były wczesne siewy, czy późne siewy. Na polu, jak widzimy,
lekka okrywa śnieżna, ale spróbujemy wykopać parę roślin i ocenić ich stopień rozkrzewienia, jak również porażenie chorobami. Na pierwszy rzut oka widać, że rośliny są dobrze rozkrzewione. Pędy boczne. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu mamy cztery pędy boczne, na tej roślinie mamy trzy pędy boczne. System korzeniowy jeszcze nie wytworzył nowych korzonków. Świadczy to o tym, że pszenica jest w stanie spoczynku i nie rozpoczęła wegetacji. Jeżeli chodzi o zachodniopomorskie, zboża o zimę są w dobrej kondycji. Praktycznie zabieg dokrzewiający w tym roku nie będzie wymagany, pewnie poza niektórymi wyjątkami. Wszyscy pamiętamy przełom roku, gdzie temperatury zbliżały się w granicach nawet 10 stopni na plusie, co mogło również sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych. Tutaj widzimy objawy fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła, a tu na liściach widzimy objawy mączniaka prawdziwego zbóż. I praktycznie na jednej czy drugiej roślinie mamy te same objawy chorobowe. Trzeba się dokładnie przyjrzeć występowaniu chorób grzybowych już z jesieni, bo jak widzieliście, mieliśmy objawy mączniaka prawdziwego, septeriozy, a co też istotne, choroby podstawy źdźbła, jak fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła. Także dziękuję i do zobaczenia na polach. Pozdrawiam. Wracamy po krótkiej przerwie filmowej. Jak widzieliście, jesień dawała doskonałe warunki do rozwoju różnych chorób grzybowych. Dlatego jest to bardzo ważny moment, żeby teraz dobrze zaplanować taką ochronę. Więc Adam, cieszę się, że jesteś tutaj z nami i że będziesz mógł poprowadzić dalszą część dotyczącą ochrony fungicydowej. Powiedz, co dla nas przygotowałeś. Dziękuję, Kasia. Drodzy Państwo, tematem dzisiejszego wystąpienia będą choroby zbóż pod lupą, najważniejsze niewidoczne dla oczu. Także porozmawiamy sobie o zabiegach T1, T2. Taka króciutka agenda, czyli na początek porozmawiamy o pogodzie i aktualnym stanie fitosanitarnym. Następnie omówimy sobie też wyniki doświadczeń T1 i wyniki doświadczeń T2. Natomiast też chciałbym się skupić na tak zwanym, w zasadzie nie tak zwanym, tylko trzeci podpunkcie. Dobry triazol nie jest zły metkonazol, bo jest to zawsze taki metkonazol. Zawsze gdzieś tam widzieliśmy zabiegu T3, a warto też się zastanowić właśnie nad tą technologią T2, T3, żeby ten triazol gdzieś tam umieścić, ale to za chwilę. I w tym momencie, drodzy Państwo, przechodzimy już do pogody. I mamy tutaj porównanie warunków termicznych dla Polski północy i południowej. Jak tylko szybciutko chciałem powiedzieć, że to już było mówione wcześniej, natomiast w warunkach października, listopada mieliśmy bardzo wysokie temperatury, które bardzo mocno odbiegały od norm. Dlatego też to powodowało, że wegetacja była bardzo mocno pobudzona, a wraz z wegetacją roślin była pobudzona też wegetacja jednostek chorobowych, które mogę teraz Państwu tutaj pokazać, jak to wyglądało. Chociażby na przykład z północy Polski zdjęcia kolega nadesłał, który również jest autorem jednego, drugiego zdjęcia. Mączek prawdziwy. Wiem doskonale, że z mączekiem prawdziwym był bardzo duży problem na północy Polski. Niektóre gospodarstwa nawet wykonywały już jesienią pierwsze zabiegi ochrony roślin, dokładnie, żeby sobie tutaj wyeliminować tego mączeka prawdziwego albo zmniejszyć tą presję. Jeżeli pójdziemy dalej, tutaj mamy bardzo ładne zdjęcia septerozy paskowanej liści, czyli owocników po lewej. Po prawej stronie widać zarodniki. Zobaczcie Państwo, rzadko można spotkać w zasadzie tego typu zdjęcia w internecie, gdzie widać bardzo ładnie te zarodniki septerozy paskowanej liści, których też jest bardzo dużo na polu. DTR-ka również, jeżeli chodzi o owocniki, też może być bardzo rannym zagrożeniem, bo też ją znajdujemy w wielu miejscach. No i standardowy, myślę, przykład, już Państwo doskonale wiecie, rdza żółta, jeżeli chodzi o rdzę żółtą, również tutaj może być duży problem. I w zasadzie przechodząc już do takiego podsumowania, mamy roślinę na polu, wiem, że ta roślina jest, mamy patogena i tych patogenów jest bardzo dużo z tego względu, że mieliśmy bardzo tą końcówkę poprzedniego roku ciepłą. Natomiast pytanie, jakie będzie środowisko, czyli w tym wypadku, jakie będą, czy będą opady, czy będzie wilgotność względna powietrza, czy jaka będzie temperatura, żeby doszło do infekcji. Jeżeli dojdzie do infekcji, to aktualnie, to automatycznie będziemy mieli problem z objawami chorobowymi, no i też ze startami rannymi plon. I w tym momencie przechodzimy już do omówienia wyników doświadczeń T1. Doświadczenia, które były założone
W Polsce mieliśmy 6 doświadczeń, natomiast ja chciałbym dzisiaj pokazać tylko w zasadzie z tych 6 doświadczeń jedno doświadczenie, ponieważ muszę się przyznać, że jeżeli chodzi o Polskę Północną, zrobiliśmy idealnie zabiegi na czas, natomiast w pozostałych lokalizacjach niestety zabiegi były opóźnione z tego względu, że ta wegetacja nam przyspieszyła i nie zdążyliśmy wejść z zabiegami profilaktycznie, weszliśmy interwencyjnie, dlatego też ta skuteczność była dużo, dużo niższa, jakbyśmy chcieli. Czyli jak widać, nawet profesjonalistom, specjalistom w tej dziedzinie zdarza się, że bardzo ciężko jest wykonać dany zabieg. Tak, oczywiście, bo w zasadzie jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy robotami. Gdybyśmy byli robotami, być może byśmy nie popełniali błędów, natomiast... Może to nasza przyszłość. Albo na pewno. Zostawmy na razie. Zobaczmy wyniki. I teraz, jeżeli chodzi o rozwiązania, no to mamy tutaj kontrolę, TurboPak plus Unix. TurboPak w dawkach zalecanych tam i Unix dawce 0,6 kg na hektar. Pozostałe produkty od 3 do 7 to są produkty referencyjne. I tutaj już przechodzimy do analizy skuteczności zwalczania łamliwości podstawy źdźbła, czyli im wyższa skuteczność, im wyższy słupek, tym lepiej. I może to, żeby to sobie w jakiś sposób usystematyzować, to skuteczność w przypadku wariantu drugiego, czyli TurboPak plus Unix zwalczania łamliwości podstawy źdźbła był na poziomie 70%, także tutaj mieliśmy najwyższą skuteczność zwalczania łamliwości podstawy źdźbła, co też nie jest dla nas takim dużym zaskoczeniem, bo jest to cykliczność tych wyników. Przechodząc dalej, na kolejnym miejscu usytuowały się rozwiązania, w zasadzie rozwiązanie numer 3 i 7 możemy porównać, bo mamy tutaj protokonazol. Na górze mamy 160 gramów, poniżej mamy 150 gramów, także ta skuteczność jest podobna, bo protokonazol wiemy, że jest to dobra substancja w zwalczaniu łamliwości podstawy źdźbła, natomiast żeby uwolnić też potencjał, potrzebujemy wyższych temperatur. Te temperatury były niższe, także tutaj cyprodynin na pewno troszeczkę lepiej się w tym momencie zachowywał. No i ostatnie dwa rozwiązania, czyli protio-6, weźmy na to, protiokonazol 90 gramów, także widać, co się dzieje ze skutecznością zwalczania łamliwości. Drastycznie spada. Także tutaj bym powiedział, ta graniczna liczba 150 gramów jest ok, natomiast jeżeli odciągamy tej ilość substancji aktywnej, to istnieje zagrożenie, że ta skuteczność będzie niższa. No i jeszcze metrafenol, który w zasadzie jest, i o tym nie mówiłem, to, czyli 5 do 4. Tutaj 5 to była na poziomie 54, bo metrafenol był 150 gramów, także to w zasadzie mieliśmy całkiem przyzwoite, powiedzmy, zwalczanie maliwości podstawy źdźbła, chociaż mogło być lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o 4, czyli metrafenol, mieliśmy tylko 75 gramów, odciągnęliśmy substancję, która mogła zadziałać w tych warunkach, tam też ta niższa skuteczność, bo skalit... który wiemy, że też działa na łamliwość podstawy źdźbła, ale jest to cały czas karboksamid, który potrzebuje tych wyższych temperatur, żeby uwolnić potencjał działania. Jeżeli chodzi o plony, to plony, drodzy Państwo, no jest to jedna lokalizacja, także też nie chciałbym się za bardzo mocno fiksować na plonach. Natomiast jest tutaj różnica w postaci 2-3 decyton w porównaniu dwójki, czyli naszego rozwiązania TurboPak plus Unix do rozwiązań referencyjnych. Tutaj chciałabym też dodać, że to jest doświadczenie, w którym akurat w poprzednim roku wyszła nam tylko ta jedna lokalizacja, ze względu na to, że nie zdążyliśmy tak w odpowiednim momencie wykonać zabiegów, ale jeszcze rok wcześniej mieliśmy identyczne doświadczenie, w którym te wszystkie lokalizacje udało się wykonać zabiegi w odpowiednim terminie, w optymalnym, i tam te dane są potwierdzone na większości lokalizacji. Więc jeśli Państwo chcecie do tego wrócić, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszamy na nasz kanał YouTube, Syngenta prosto z pola, konferencje zimowa zeszłego roku, dokładnie ten sam, pokazywaliśmy tam wyniki. To, żeby tylko Państwa uspokoić, że tu jest to jedno doświadczenie, ale pokazujemy też, jak to wszystko naturalnie wygląda. Także ta cykliczność jest zachowana. Także, I powtarzalność wyniku, dokładnie. Natomiast w tym momencie, już przechodząc do Unixu, jeszcze chciałbym tutaj zaznaczyć, że jest to rozwiązanie, które zwalcza łamliwość podstawy źdźbła, ale nie tylko, co też wynika z etykiety, bo produkt by nie dostał rejestracji, jeżeli nie byłby skuteczny. Fuzaryna z gorzej podstawić łamączek prawdziwy, septyro zapaskowane liści, brąta pamięć liści. Oczywiście jest to takie, bym powiedział, w tym momencie być może rozwiązanie, które też warto zastanowić się nad tak zwanym zabiegiem T0, tak? Czyli poprzedzającym zabieg T1. Unix z tego względu, że troszeczkę lepiej operuje w tych niższych temperaturach, być może warto zastanowić się, zwłaszcza w tych warunkach, które teraz mamy, czyli w tej zmożonych infekcji, żeby już nie czekać na to, żeby roślina po prostu kisiła się, za przeproszeniem, z tymi chorobami i traciła na potencjale plonotwórczym, ale już wejść z zabiegiem T0, żeby już zadziałać w tym momencie na
na... I w odpowiednim momencie też pozbyć się tego mączniaka, tak? Który nie, ma, nie będzie miał tak dużych szans do rozwoju. Tak, tak, tak. A następnie kontynuować z zabiegami T1, czyli w tym wypadku tutaj mamy właśnie Turbo Pack. No i tak, drodzy Państwo, nie pokazaliśmy jeszcze wyników dla mączniaka prawdziwego w zabiegu T1 z tego względu, że ta presja mączniaka prawdziwego była późna, ona się pojawiła dopiero w zabiegu T2, także też jej nie braliśmy pod uwagę. Natomiast tu chcieliśmy się odnieść do niezależnych źródeł niemieckich zbiorniczych, są to najnowsze opracowania z 2023 roku. I o tym jeszcze opowiem, o tej zbiorniczej za chwilę. Natomiast mamy tutaj porównanie fenpropidyny w skuteczności zwalczania do wariantów referencyjnych. Jest to zrobione pod kątem działania interwencyjnego i profilaktycznego. Także tu chciałbym zaznaczyć bardzo mocno, że jeżeli chodzi o fenpropidynę, jak teraz Państwo sobie popatrzycie się na ten slajd, że jest to najmocniejsze rozwiązanie o działaniu interwencyjnym, jeżeli chodzi o zwalczanie mączniaka prawdziwego. I też warto byłoby podkreślić, że jest to też rozwiązanie, które działa też profilaktycznie na tego mączniaka prawdziwego. Czyli w warunkach takich optymalnych w zupełności to wystarcza, jeżeli chodzi o mączniaka prawdziwego. Ale jest to ważne, gdybyśmy się trochę spóźnili z zabiegiem, prawda? To wtedy to działanie interwencyjne jest tutaj bardzo istotne. Tak, no, no w zasadzie to będzie istotne, bo tak jak widzieliśmy, tego mączniaka prawdziwego mamy już na polu. Tak. Także już musi być działanie interwencyjne. Nie może być tylko i wyłącznie działanie profilaktyczne. Idąc dalej, metkonazol, no to wiadomo, że jakieś tam działanie jest. Natomiast proteganazol, żebyście Państwo widzieli, że jest to bardzo dobry tiazol, ale on ma zupełnie inny charakter. Także nie jest jego mocną stroną zwalczania mączniaka prawdziwego. Kolejne rozwiązanie, proteganazol ze spiroksaminą. Tutaj generalnie już się pojawia nam ciekawa substancja aktywna, spiroksamina, która działa już też interwencyjnie i profilaktycznie. No jest to 5,5, także nie jest źle, chociaż mogło być też lepiej w porównaniu chociażby do fenpropidyny. Ale zobaczcie, kolejne rozwiązanie, proteganazol, spiroksamina, prokuinazid, gdzie właśnie obok spiroksaminy, proteganazolu pojawia się prokuinazid. Prokuinazid jest bardzo dobrą substancją o działaniu profilaktycznym, stąd też ta 10. Spada nam troszeczkę działanie interwencyjne, z tego względu, że z 375 gramów z poprzedniego wariantu przechodzimy na 275 gramów. Także no to ograniczamy substancję, która ma jedyne działanie tutaj interwencyjne. Prokuinazid dalej, 10, pozostałe warianty, pyriofenon, metafenon są to rozwiązania, które mają głównie działanie właśnie profilaktyczne. Także w zasadzie reasumując ten slajd, mamy tutaj dwie substancje aktywne, które wykazują się bardzo dużą interwencyjnością. Jest to właśnie fenpropidyna i spiroksamina. I drodzy Państwo, przechodząc już do kolejnego podpunktu agendy metkonazów w zabiegu T1, chcielibyśmy się odnieść tutaj do źródeł niezależnych instytucji AHDB Arvalis, niemiecka izba rolnicza. Chciałbym powiedzieć, że my generalnie jako firma Syngenta co roku organizujemy cykliczne spotkania z przedstawicielami właśnie tych instytucji, gdzie spotykamy się, wymieniamy się doświadczeniem, pokazujemy wyniki doświadczeń i te instytucje, muszę powiedzieć, że robią, bardzo pieczołowicie przygotowują wyniki, dzielą się z tymi wynikami skuteczności substancji aktywnych i to chcielibyśmy teraz Państwu pokazać, w jaki sposób AHDB, chociaż Wielka Brytania, opracowała te wyniki w skuteczności metkonazolu w przypadku zwalczania nie tylko i wyłącznie fuzariozy kłosów, gdzie widzimy tutaj, że ten metkonazol ma 3, ale jeżeli porównamy metkonazol do protekonazolu, to zobaczcie Państwo, septora zapaskowa na liści 2 do 3, rdza żółta 4 do 4, rdza brunatna 4 do 2, także jest to bardzo dobre rozwiązanie o zasadzie szerokim spektrum zwalczania, które nie musi być tylko ukierunkowane w zabiegu T3. Również bardzo dobrze nadaje się do zabiegu T2, T3. Prawda? Jeżeli pójdziemy dalej, to sytuacja się powtarza w przypadku opracowanych wyników w instytucji Arvalis, czyli Francja, gdzie również metkonazol w porównaniu do tebukonazolu bądź też protekonazolu wypada bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zwalczanie jednostki, podstawowej jednostki chorobowej właśnie w zabiegu T1, T2. I kolejny slajd, jeszcze niemiecka izba rolnicza. Tutaj jest troszeczkę więcej tych punktów, także tutaj proponuję Państwu, żebyście Państwo zrobili zdjęcie. Być może będziecie mogli Państwo oglądać tę prezentację w trakcie odtwarzania tego filmu później, ale też zróbcie analizę i zobaczcie, że ten metkonazol wypada bardzo dobrze w porównaniu do innych substancji, nawet i lepiej w porównaniu do innych substancji, które tutaj obrazujemy. Czyli tutaj możemy podsumować, że tak naprawdę mamy własne badania, które potwierdzają skuteczność metkonazolu i jego możliwość zastosowania nie tylko w T3, ale też w zabiegach T1 lub T2, a dodatkowo są te jeszcze źródła zewnętrzne, tak? Czyli niezależni doradcy, którzy potwierdzają. To nie jest tak, że my mamy tylko własne doświadczenia, tak? Tylko, że inne firmy, które faktycznie potwierdzają nasze doświadczenia. Dokładnie, dokładnie tak jest. Natomiast my to też potwierdzamy, no bo metkonazolem zrobiliśmy bardzo dużo doświadczeń, jeżeli chodzi o zabiegi T1, T2. No i T3 to wiadomo, bo
zawsze był ukierunkowany, prawda, segment. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o metkonazol w zabiegu T1, to też ważne pamiętać, warto o tym, że jest to produkt, substancja aktywna, która właśnie zwalcza choroby fuzaryjne. I w tym momencie, jeżeli ograniczamy choroby fuzaryjne już na pierwszych zabiegach, to o czym mówił też pan Kuba Danielewicz, jeżeli ograniczamy fuzariozy na początku, tym znacznie łatwiej będzie nam poradzić sobie z chorobami fuzaryjnymi w późniejszych zabiegach. Mówię tutaj oczywiście o zabiegu T2, czyli fuzariozy na liściach, bądź też fuzariozy na kłosie. Oczywiście to nie zwalczy w 100%, ale ograniczy nam, prawda, ten inokulat, który na początku już nam tutaj zniszczy. I w tym momencie przechodzimy już do krótkiego podsumowania, jeżeli chodzi o TurboPak, no to w zasadzie, drodzy Państwo, we wszystkich latach, w których stosowaliśmy właśnie TurboPak z Unixem i tam, gdzie mieliśmy presję łamliwości podstawy źdźbła, otrzymywaliśmy najwyższą skuteczność i też, co za tym idzie, najwyższy plon. Efekt synergii. O tym nie mówiliśmy. Natomiast warto też pamiętać o tym, że jeżeli chodzi o fempropidynę, fempropidyna przyspiesza wchłanianie triazoli, czyli w tym wypadku w TurboPaku mamy fempropidynę i Plexao, czyli metkonazol, który wchłania się szybciej. Stąd też macie Państwo w zasadzie taki efekt dodatkowy, booster w postaci lepszej skuteczności zwalczania nosek chorobowych. No i niezawodny triazol, to warto o tym pamiętać, że metkonazol, drodzy Państwo, to nie tylko wyłącznie rozwiązanie na T3. To jest bardzo dobre rozwiązanie, które super się wkomponowuje w ideę zabiegów T2, ale również bardzo dobrze w ideę T1. I szybkie podsumowanie dla Unixu, również najwyższa skuteczność zwalczania właśnie łamliwości podstawy źdźbła. Idealny partner dla TurboPaku, nie tylko łamliwość, o tym warto pamiętać, że jeżeli chodzi o Unix, posiada też szerszą rejestrację i elastyczne rozwiązanie. Możecie Państwo stosować Unix, jeżeli macie łamliwość podstawy źdźbła na polu, to stosujecie Unix z TurboPakiem, bądź też jeżeli nie macie tej łamliwości, no to bez sensu jest stosować rozwiązanie, które nakazuje Wam stosowanie zwalczania łamliwości podstawy źdźbła, bo możecie zastosować sam TurboPak i zaoszczędzić też pieniądze. I w tym momencie przechodzimy już do omówienia wyników zabiegów T2, doświadczenia własne Syngenta. Drodzy Państwo, tutaj mamy taką tabelkę przygotowaną. Kolejne niezależne źródło, które przygotowuje taki monitoring, taką prognozę właściwie okien infekcyjnych. Tak? I akurat to, co widzimy tutaj, to jest taka prognoza wykonana w poprzednim roku. Tak? Czyli kiedy mogą zdarzyć się okna infekcji dla poszczególnych chorób, czyli dla rdzy, DTR-ki czy septoriozy. No i jak widać, tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że rdza brunatna i DTR-ka to były choroby, które miały najwięcej okien infekcyjnych w poprzednim roku. Ale każdy rok jest inny, tak? Są inne warunki i tak dalej, więc wydaje mi się, że też trzeba spojrzeć na to szerzej. Tak. Natomiast pamiętajmy o tym, że ten rok 2022, jakbyśmy też wzięli te same wyniki, porównali do roku 2021 czy poprzednich lat, to okazuje się, że właśnie nie tylko i wyłącznie septoroza, dla których, jak tutaj zobaczycie Państwo, tych kresek dla septorozy paskowanej liści nie mamy tak dużo, ale na przykład dla rdzy żółtej, dla DTR-ki, dla rdzy brunatnej jest bardzo dużo. Także stąd takie przesłanie krótkie, że powinniśmy starać się dobierać produkty, bądź jeżeli robimy już miksy, żeby była kompleksowe zwalczanie wszystkich nawężeń jednostek chorobowych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przegapimy chociażby na przykład septorozę paskowaną liści, może septorozę nie, ale rdzę żółtą, prawda? I na to rdza wejdzie, spowoduje nam straty i w zasadzie wszystkie nasze starania pójdą na marne. I teraz już przechodzimy do omówienia doświadczeń T2, doświadczenia Syngenta. Tutaj w zasadzie mamy syntezę z 3 lat, także tutaj mamy troszeczkę więcej doświadczeń, bo chcieliśmy to bardzo bardziej pokazać z szerszej perspektywy. Zabiegi były wykonane na liść flagowy, ocena skuteczności pod kątem oczywiście septorozy paskowanej liści, rdzy żółtej, rdzy brunatnej i tak dalej, i tak dalej. Rozwiązania, które Państwo widzicie, to była kontrola, Elatus Era, mefentrifikonazol z fluxaproxadem i 4. rozwiązanie, Bixafen, Flopiram, Proteconazol. Wszystkie rozwiązania były w maksymalnych dawkach, które tutaj zastosowaliśmy. I w tym momencie, drodzy Państwo, mamy tak, mamy kilka tutaj różnych takich tabelek. Na początku widzimy septoroza N równa się 16N. 16, to znaczy, że mieliśmy tutaj średnią z 16 doświadczeń. Jest DTR-ka, skuteczność jest rdza żółta i zobaczmy na początek może przypadku septorozy paskowanej liści. Ta skuteczność, jeżeli się zastanowimy, okej, nie jest może jakaś mega mocno zróżnicowana, czy bardzo mocno zróżnicowana względem Elatusa R. Jest to na poziomie około 80%, 78, 74%, także mówimy tutaj, nie kuśmy się o te 3-4%, bo to są wszystkie warianty, które zbliżone, które są zbliżone, które są
całkiem nieźle radzą z tą septerozą paskowanej liści. Jeżeli chodzi natomiast o DTR-kę, czyli brunatą promistość liści, czy rdzę żółtą, to tutaj już się pojawiają pewne zależności. Widać, że na przykład Ratusera, gdzie ma 84% skuteczności, ma znacznie wyższą skuteczność do wariantu drugiego, który ma tylko tą skuteczność na poziomie 406. To samo jest w przypadku rdzy żółtej 84-64. Także to są rzeczy, które o ile septeroza nie będzie nam różnicowała plonu, o tyle DTR i rdza żółta, jeżeli wystąpi, bardzo mocno nam różnicuje. Stąd też mamy te różnice na końcu plonów na poziomie jednego, być może dwóch kwintali. No, ale zawsze jest to warta gra świeczki. Ale jak to zawsze mówię, że nawet małą łyżką można się najeść, czyli tak samo tutaj. Te nieduże różnice plonu, które policzy się, nie wiem, w areale 10, 50 czy 100 hektarów, no to jednak realny pieniądz. To już się robi realny pieniądz, tak. Dokładnie. I w tym momencie już przechodzimy jeszcze do omówienia wyników szybciutko HDB. Chcieliśmy pokazać, że HDB również wykonało doświadczenia, gdzie pokazują skuteczność, może nie skuteczność, to jest akurat wynik planowania, ale doświadczeń, gdzie problemem była rdza żółta w pszenicy i mamy porównanie Ratusa Ery do wariantów referencyjnych, gdzie ta skuteczność była na bardzo wysokim, nie skuteczność, tylko plon był na bardzo wysokim poziomie. I jeszcze odniesienie do niemieckiej izby rolniczej, bo również warto zawsze skorzystać z dodatkowych, że tak powiem, opracowań. I tutaj w zasadzie było kilka zmian, bo to prezentowaliśmy też w zeszłym roku, natomiast w tym roku, drodzy Państwo, za wiele się to nie zmieniło. Natomiast jeżeli porównamy sobie Askry X Pro Ratus Era do Variano X Pro, widzimy, że ta skuteczność zwalczania różnych jednostek chorobowych, czyli promistości środkowej, rychosporiozy, zbóż itd., itd. jest mniej więcej na podobnym poziomie. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę też, że dawki są tutaj są to maksymalne dla Ratusa Ery 1 litra, Asker X Pro 1,5. Jeżeli też będziemy ograniczać te dawki, to spowoduje to nam oczywiście automatycznie obniżenie skuteczności zwalczania poszczególnych patogenów. Chciałbym jeszcze zrobić odniesienie do rozwiązania czwartego od góry, czyli w tym wypadku Revyskaya, gdzie jest to w zasadzie bardzo dobre, jedno z lepszych, jak nie najlepsze rozwiązanie w przypadku zwalczania septerozy paskowanej liści, bo jest tutaj punktacja 10/8. Interwencyjnie profilaktyczne, natomiast w przypadku DTR-ki jest to 3, w przypadku rdzy żółtej brunatnej jest to 6, 4 rychosporioza i 3 promistość środkowa, także być może warto zastanowić się, aby uzupełnić to może działanie o te jednostki chorobowe, które tutaj są troszeczkę na słabszym, bym tak powiedział, miejscu. I drodzy Państwo, przechodzimy już do szybkiego podsumowania. Pamiętam, że jeżeli chodzi o Ratusera, jest to kompleksowe rozwiązanie, które zawiera, które ma bardzo szeroką rejestrację na wszystkie najważniejsze gatunki zbóż, szeroka rejestracja na wszystkie najważniejsze jednostki chorobowe, kompletne rozwiązanie. No i też warto pamiętać o tym efekcie fizjologicznym, czyli który wypływa ze SDHI, czyli mamy ten efekt zieloności, a jeżeli coś jest duże na polu, to już to sprawdzaliśmy, zawsze jest ten wpływ finalnie na większy plon. I jeszcze jedna taka dodatkowa informacja to, że Elatus Era, jak i inne nasze rozwiązania, herbicydy, fungicydy, regulatory dostępne są w promocji Prysznic Zboże. Zapraszamy Państwa na stronę prysznicboże.pl i tam będą wszystkie szczegóły. Krótko tylko powiem, że za zakupy tych produktów, które widzicie teraz na prezentacji, otrzymacie 10% rabatu, czyli to jest 10% zwrotu na konto. Tak, dokładnie. Także również zachęcam do skorzystania z promocji. Tutaj macie wszystkie informacje na slajdzie. Natomiast a teraz mamy jeszcze jedną nowość. W zasadzie to jest chyba jedna z ważniejszych, jak nie najważniejsza może informacja dzisiaj. Quantis, drodzy Państwo. Pierwszy biostymulator od Syngenty. Także warto też o tym powiedzieć, jest to nasze nowe rozwiązanie. Pierwszy biostymulator w ofercie w ogóle firmy Syngenty. Jest to rozwiązanie, które my stawiamy, to jest takie ukierunkowane jest na niwelowanie skutku stresu związanych z suszą. Tak? Czyli jeżeli jest susza, to roślina się stresuje i to powoduje, że ten plon może nam troszeczkę się tutaj obniżyć. Natomiast ten Quantis ma za zadanie tutaj biostymulator obniżenie tego skutku stresu, a co za tym idzie też wpłynięcie finalnie na większy plon. I mamy takie tutaj zestawienie doświadczeń z dwóch lat, 2021-2022 lat zbóż, gdzie prowadziliśmy gdzie robiliśmy właśnie zabiegi. I tak, kontrola jest na poziomie 80,9 kwintala sektara. Quantis, jeżeli był zastosowany w aplikacji A, czyli przed spodziewanym stresem, mieliśmy tutaj zwyżkę plonu na 82,2 kwintala, czyli około
jednego do powiedzmy półtora kwintala może maksymalnie. Qantis, gdzie był zastosowany już po warunkach stresu, kiedy już ten stres wystąpił, również tutaj mamy korzystny wpływ na plon, natomiast jest troszeczkę mniejszy. No i finalnie, jeżeli zrobiliśmy aplikację A i B, czyli przed stresem i w trakcie stresu, to ten plon był najwyższy. Natomiast my jako firma oczywiście zalecamy, aby ten zabieg wykonać w fazie przed stresem. Najlepiej tak, przewidzieć ten stres, przewidzieć ten stres, tak. Lustrować pola, lustrować sprawdzać pogodę. Pogodę dokładnie, a wiemy, że tych stresów w zasadzie co roku mamy bardzo, bardzo dużo. Także Qantis, podsumowanie, łagodzi stres, dawka 2 litrów na hektar, zapewnia długi efekt działania. I tutaj warto byłoby też powiedzieć, drodzy Państwo, o tej możliwości stosowania Qantisa razem z zabiegiem fungicydowym, prawda? Bo nie musimy jechać na pole i robić osobno zabieg, tylko nie, dokładamy ten produkt do chociażby na przykład w tym wypadku do Aratus Aery i robimy zabieg na liść flagowy. Czyli jest to całkowicie bezpieczne rozwiązanie, które może być połączone właśnie z zabiegiem fungicydowym. Warto też dodać, że Qantis ma szeroką etykietę rejestracyjną, może być stosowany w uprawie zbóż, w uprawie rzepaku, w uprawie kukurydzy, ziemniaków, truskawki. A niebawem będzie też ta rejestracja rozszerzona o uprawę buraka cukrowego. Tak, my też bardzo, bardzo czekamy na tą informację i Państwa pewnie poinformujemy, a w tym momencie zapraszamy jeszcze na krótki film. Qantis is a biostimulant derived from the yeast fermentation of molasses from sugarcane. Its natural ingredients are formulated to enhance plant health and mitigate the effects of abiotic stress. Applied prior to stress events, it activates the plant's metabolism to prepare it for coming pressures. These can damage the plant's cells. Qantis strengthens them so they resist damage and maintain their photosynthetic efficiency. This way, the plant's yield potential is preserved, even under stress conditions. Qantis provides an additional benefit. By prolonging photosynthesis and enhancing the uptake of nutrition, especially during reproductive stages, it boosts plant performance and yield. Qantis has undergone extensive field tests in Europe over years and has been monitored in numerous scientific studies by universities. These have demonstrated proven yield increases for cereals and other crops. Crops treated with Qantis are greener and healthier and show a consistent yield benefit under any kind of stress. Qantis, effective, natural and sustainable. I wracamy po krótkiej przerwie. Mamy jeszcze jeden temat, który jest równie ważny. To są zaprawy zbożowe, bo tak naprawdę to jest taka podstawa, tak? Od tego właściwie powinniśmy zacząć, żeby dobrze zaprawić materiał siewny, no bo to jest taki fundament, tak? Do właściwego plonu, tak, do dobrego plonu. Tak, to o czym mówił w zasadzie nasz też przedmówca, pan Kuba Jakub Danielewicz. Jest to fundament w zasadzie, który otwiera nam tutaj ochronę fungicydową zbóż. Natomiast, drodzy Państwo, już nie trzymając Państwa w niepewności, ja chciałbym powiedzieć o tym, że mamy w tym aktualnie takie nasze najważniejsze zaprawy, to jest właśnie ten Maxim 025FS, Maxim Power i Vibrant Star. Maxim 025FS to jest taka w zasadzie zaprawa, która jest ukierunkowana w zasadzie dla osób, które w zasadzie, powiedzmy, rozpoczynają przygodę z zaprawianiem, tak? Chcą zobaczyć, co ta zaprawa może nam dać. Także tutaj tą zaprawę polecamy. Ma ona bardzo szeroką rejestrację, w zasadzie wszystkie, znaczy może nie wszystkie, najważniejsze gatunki chorobowe, jeżeli chodzi o ten kompleks grzybów glebowych. Maxim Power to już jest taka substancja, w zasadzie bym powiedział troszeczkę lepsza, z tego względu, że mamy już dwie substancje aktywne. No i jest to, też można powiedzieć o tym, że jest to zaprawa, która jest bardzo często i bardzo lubiana przez naszych klientów, bardzo często jest wybierana właśnie do ochrony zbóż. Natomiast jeszcze jest Vibrant Star, jest to rozwiązanie takie, bym powiedział, najmocniejsze w tym wypadku, ponieważ mamy trzy substancje aktywne. Warto też dodać, że substancje aktywne w zaprawach
są w taki sposób dobierane, aby nie powtarzały się one już w zabiegach T2, T3, T1. Stąd też jest to już na początek, macie, drodzy Państwo, taki narzucony od nas system gospodarowania, jeżeli chodzi o zwalczanie powstawania form odpornych grzybów, tak? Bo czyli taka różnorodność w stosowaniu substancji aktywnych. Dokładnie już tak. Od zaprawy. Od samego, dokładnie, od samego. No i tutaj mamy, drodzy Państwo, bardzo ciekawe doświadczenie, gdzie mamy porównanie różnych systemów uprawy orka versus siew bezpośredni wał po prawej stronie i tutaj mamy pokazany właśnie ten efekt stymulujący sedaksanu, który jest dostępny w naszych zaprawach, czyli karboksamidu, który stymuluje ten system korzeniowy. Warto o tym właśnie przypominać i mówić o tym, bo ten efekt zawsze, tak jak tutaj widać na tym zdjęciu, gdzie mamy właśnie Maxim Power, gdzie jest ten sedaksan w porównaniu do zaprawy triazolowej, to ten efekt jest. No, przekłada się to oczywiście na większą, na wzrost systemu korzeniowego. Większy system korzeniowy to też lepsze pobieranie składników pokarmowych, nadbudowanie masy tej wegetatywnej, lepsze rozkrzewienie, no i finalnie ma to też oczywiście wpływ na większy plon. To też warto o tym pamiętać. Jeżeli przejdziemy do kolejnego slajdu, to zobaczymy, że tutaj również warto o tym powiedzieć, że mamy też bardzo dobre efekty skuteczności przed chorobami fuzaryjnymi, gdzie robiliśmy doświadczenia, na których wykonaliśmy inokulację gatunkami grzybów fuzarium. Po lewej stronie mamy kontrolę, czyli ziarniaki, które nie były zaprawione zaprawą, natomiast po prawej mamy ziarniaki zaprawione maksimum 0,25 FS i widzimy tutaj te lepsze rozkrzywienie. I tutaj, Kasiu, widzisz, że w zasadzie, jeżeli chodzi o te schody... Schody są właściwie prawie dwukrotnie wyższe. Tak, jest tutaj ze 152 na 285 sztuk, także w zasadzie prostym zabiegiem, który nas naprawdę zbyt dużo nie kosztuje, bo jest to jedno z tańszych rozwiązań. Inokulacja, aha, jeszcze tak, tu jest jeszcze kolejne rozwiązanie, kolejne doświadczenie, gdzie mieliśmy rozwiązanie przed pleśnią śniegową, zwalczanie Maxima Power. Tutaj generalnie, jeżeli chodzi o, mamy porównanie kontroli do Maxima Power i zwróćcie Państwo uwagę, że w przypadku Maxima Power również otrzymaliśmy dużo lepszą skuteczność zwalczenia pleśni śniegowej, a co za tym idzie, mamy lepiej rozbudowaną tę masę systemu zielonego liści. Także to też będzie miało finalnie przerost na lepszy na plon. I już w zasadzie prawie że kończąc, chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasze zaprawy, to warto powiedzieć, że zaprawy firmy Syngenta cechuje taka innowatorska formulacja M. Tak? One są, ta formulacja sprawia, że jesteśmy w stanie szybciej zaprawić zboża. Te zboża nam się nie sklejają. Ta zaprawa nam się też nie obsypuje z ziarniaków. No i w zasadzie też zrobimy to dużo, dużo czyściej. Także to o tym warto pamiętać. No i jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o zaprawy. Jesteśmy aktualnie teraz na wiosnę przed wsianiem zbóż jarych, prawda, ale też innych gatunków roślin. I warto o tym pamiętać, że Maxim Power, jak i również Maxim 025FS posiadają też rejestrację w innych gatunkach roślin. Tak, i w przypadku Maxim Power, oprócz standardowych, tych tradycyjnych gatunków zbóż, może być stosowany w zaprawianiu owsa. Natomiast Maxim 025FS będzie mógł być wykorzystywany do zaprawiania innych popularnych nasion, odmian nasion. I to jest na przykład groch, rzepak, łubin, słonecznik, soja. Także uprawy, które są coraz częściej wybierane przez rolników. Tak, tak. A poszczegóły oczywiście odsyłamy do etykiety produktów, które tu Państwo widzieliście, aby się mogli sprawdzić dodatkowe jeszcze gatunki, którymi jesteście zainteresowani. No dobrze, to chyba jeśli chodzi o fungicydy zaprawy, to by było już wszystko. Więc Adam, ja Ci bardzo dziękuję za tą prezentację. Dziękuję również bardzo. Teraz zapraszamy znowu Państwa na krótką przerwę, a po przerwie dołączą do nas koledzy z działu nasion. Także zapraszamy na film.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Kutkiewicz, w firmie Syngenta w dziale nasion zajmuję się zbożami i rzepakiem. Dzisiaj wraz ze mną jest Michał Materka, menedżer do spraw sprzedaży na Polskę Zachodnią. Dzień dobry. I razem przedstawimy Państwu temat, jak technologia HiVideo sprawdza się jako rozwiązanie na trudne, niestabilne czasy i zmienne warunki. Zastanówmy się, jak w trudnych warunkach może nas wesprzeć właśnie technologia HiVideo i kiedy tak naprawdę jęczmień hybrydowy przynosi nam najlepsze wyniki. Tak, a więc HiVideo tutaj jako rozwiązanie na trudną sytuację finansową i mamy tutaj na myśli świetne, wysokie, stabilne plony, ale także bardzo wysoką przydatność na pasze. Rozważamy HiVideo jako odpowiedź na trudne warunki pogodowe oraz trudne warunki glebowe i tutaj mamy na myśli wysoką odporność na suszę, możliwości regeneracyjne roślin, a także przydatność na słabsze kompleksy glebowe i na koniec HiVideo jako odpowiedź na niestabilną sytuację na rynku nawozów i tutaj mówimy o wysokiej efektywności wykorzystania azotu w roślinach HiVideo. Myślę, że ten temat poprowadzimy dalej. Już znamy troszeczkę ten temat, ale Michał, myślę, że może kilka słów przypomnienia tutaj jeszcze możemy Państwu przedstawić. Tak, efektywność wykorzystania azotu jest istotnym tematem związanym z morfologiczną budową korzeni i źdźbeł. Tutaj przede wszystkim musimy się skupić na tym, że rozwój systemu korzeniowego jest bardzo istotny. Im system korzeniowy jest lepiej rozwinięty, bardziej rozbudowany, dłuższy i może sięgać głębiej w glebę, lepiej pobierać właśnie wodę ze składnikami pokarmowymi. Na załączonym zdjęciu widzimy, że system korzeniowy roślin jęczmienia hybrydowego jest zdecydowanie lepiej rozwinięty, no i w stosunku do odmian liniowych ma przewagę właśnie w pobieraniu składników pokarmowych. Ale pobieranie to jest jeden aspekt. Drugim aspektem jest transport składników pokarmowych po roślinie do wszystkich komórek, do liści, aby móc wytworzyć plon dobrej jakości. Aby tak się działo, potrzebujemy dobrze rozwiniętego źdźbła. Rośliny HiVideo, tak jak widzimy na załączonym zdjęciu, przekrój przez źdźbło. Źdźbło jest zdecydowanie grubsze, o większej średnicy. Daje to nam większą powierzchnię transportową. Dzięki temu odmiany HiVideo mają przewagę w stosunku do odmian liniowych w transporcie składników pokarmowych po całej roślinie. Ale dobry system, rozwinięty system korzeniowy i mocne źdźbło, gruba słoma, no to też daje nam przewagę. Rośliny nie wylegają i plon ustoi nam do końca. Tak, dokładnie. Widzimy właśnie, jak wygląda przewaga morfologiczna roślin HiVideo. A teraz zobaczmy, jak to wygląda na polu. Na zdjęciu po lewej widzimy rośliny tuż w momencie ruszania wegetacji. Po środku widzimy HiVideo, tutaj mamy SY Galileo. Po bokach odmiany populacyjne, bardzo popularne na polskim rynku. I tak jak widzimy, jest duża różnica w odcieniu roślin. HiVideo bardzo ładnie, bardzo zielone, natomiast odmiany populacyjne już tutaj mocno żółkną. Świadczy to o tym, że HiVideo bardzo dobrze gospodaruje składnikami pokarmowymi, wodą. Jest cały czas zielone, ładnie wygląda, natomiast odmiany populacyjne już widać, że tutaj zaczyna się pojawiać deficyt pokarmowy, żółkną, wyglądają dużo gorzej. Zdjęcie po prawej stronie podkreśla tylko tą sytuację. HiVideo na zdjęciu po lewej stronie nadal zielone, odmiany populacyjne już żółkną, jest tu problem. Dodatkowo na to wpływ też ma kwestia konkurencyjności na polu. Jeżeli chodzi o HiVideo, wysiewamy dwie jednostki na hektar, czyli 180 ziarniaków na metr kwadratowy. Natomiast w przypadku odmian populacyjnych wysiewamy ponad 300 ziarniaków. Z tego rośliny niestety, ale mają większą konkurencję między sobą. Widzieliśmy,
jak wyglądają cechy morfologiczne Hajwido, widzimy jej przewagę na polu, to może po prostu przejdźmy do wyników. Dysponujemy wynikami badań wieloletnich wykonywanych przez niemiecki Instytut DLR w latach 2016-2021. Badania te miały na celu zbadanie, jak wygląda potencjał plonowania przy zmiennych dawkach nawożenia azotowego. Dawki azotu były w czystym składniku od 100 kg do 160. Poszczególne powtórzenia różniły się o 30 kg. Badania te pokazują nam, że we wszystkich powtórzeniach odmiany Hajwido plonowały wyżej niż odmiany liniowe. Było to średnio około 0,5 tony z hektara plonu więcej. Oprócz tego widzimy, że odmiany Hajwido potrzebują około 30 kg mniej azotu w czystym składniku do uzyskania takiego samego plonu jak odmiany liniowe. Krzysztofie, jeżeli potrzebujemy mniej azotu, czyli wydajemy mniej, mamy lepsze plony, przekłada się to finansowo, no to myślę, że oczywistym jest wybór odmian jęczmienia hybrydowego. Zdecydowanie. Hajwido jest naprawdę najlepszym wyborem. Tu jeszcze skupmy się może chwileczkę na plonowaniu, ale przy najwyższym poziomie nawożenia, 160 kg azotu na hektar. I tutaj widzimy porównanie między Hajwido a odmianami populacyjnymi, liniowymi. Hajwido plonuje jakieś 7 decyton więcej. Przy średnich cenach skupowych no to jest około 600-700 zł z hektara więcej, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, czyli kwestia jest bardzo istotna. Myślę, że warto też przypomnieć, podsumować, że trafiamy różne sezony i było kilka sezonów już, gdzie były trudne warunki, okresowe susze i właśnie te cechy charakterystyczne Hajwido, czyli rozbudowany system korzeniowy, świetne źdźbła, efektywność wykorzystania azotu powodują, że Hajwido dużo lepiej buduje plon, jest zdrowsze, ładniejsze, ale i te plony są często powyżej 10 ton. Natomiast nawet w roku takim jak poprzedni, który był bardzo sprzyjający uprawie jęczmienia, też Hajwido potrafiło pokazać swój potencjał. I na filmie, który zaprezentujemy za chwilę, będziemy widzieli właśnie zbiory u rolnika z południa Polski, gdzie rzeczywiście ten rekordowy plon dla nas padł. Zobaczmy po prostu film. Poletko Dakoty, bardzo ładny jęczmień. Jestem zadowolony. Takie plony to są niemożliwe. Połowa ludzi tak powie, że to jest nieprawda. Każdą jedną pszczepę ważymy. Ja dopiero wjechałem, to pole mam 3/4. Skończyliśmy właśnie kościć jęczmień. Takiego plonu żeśmy jeszcze nie mieli. Rekordowo Dakota zebraliśmy z 99 arów 12 ton 820 kg. Bardzo ważna w tym roku jest odmiana. Jeśli chodzi o te odmiany, które mieliśmy, tak jak powiedziałem, Dakota taki numer jeden był, naprawdę super sypała. Galileo też fajne, ale w tym roku minimalnie jest Dakota lepsza od Galileo, przynajmniej na naszym terenie. A, no i najważniejsze, jak jęczmień się wyłoży, to jest 3 tony mniej. Leżący jęczmień nie sypie, musi stać. Przekonujący film, świetny wynik, 13 ton z hektara. Myślę, że naprawdę to robi wrażenie. Ale czy to był jednostkowy przypadek, czy jesteśmy w stanie potwierdzić tą stabilność plonowania? Tak, oczywiście to nie jest przypadek. Posiadamy wyniki na załączonej mapce. Widzą Państwo wyniki plonowania jęczmion hybrydowych w technologii Hajwido z roku 2021. Jest to blisko 140 wyników z całej Polski. Są to doświadczenia, które były prowadzone jako doświadczenia nasze rozwojowe, jako pola klasy Syngenta oraz doświadczenia łanowe, które zostały założone w gospodarstwach rolnych na polach produkcyjnych. Średnia z tych doświadczeń wynosi około 9,1 tony z hektara, gdzie rok 2021 nie był najłatwiejszym rokiem dla zbóż. Natomiast średnie dane plonowania jęczmion, które przedstawia GUS, to
4,7 tony z hektara. No mamy ogromną różnicę. Krzysztofie, to są wyniki z 2021 roku. Czy mamy coś z ostatniego sezonu na ten temat? Tak, mamy i wyniki z 2022 roku. Tu już Państwu prezentujemy na kolejnej mapie. Tutaj znowu mamy ponad 150 wyników, więc baza jest naprawdę duża. Widzimy, że rok był lepszy dla jęczmienia, to co już wskazywałem. Średnia podawana przez GUS to jest prawie 5 ton. Natomiast średni plon Hajwido tutaj też naprawdę poszedł do góry i to są okolice 10 ton z hektara, więc myślę, że to naprawdę jest bardzo fajny wynik. Oczywiście my w tych doświadczeniach testujemy nasze odmiany, które mamy normalnie w portfolio i takimi odmianami tutaj możemy się poszczycić jak SY Galileo, która jest naprawdę bardzo dobrze sprawdzoną odmianą na rynku, bardzo polecaną przez rolników, charakteryzuje się super zimotrwałością, bardzo dobrym profilem zdrowotnościowym. Kolejną odmianą jest SY Barracuda, czyli odmiana o bardzo dobrym jakości ziarna i świetnych parametrach regeneracyjnych. Ale też mamy dwie odmiany, które myślę, że zaraz jeszcze lepiej przedstawimy. Jedną z nich jest SY Dakota, o której teraz ty, Michał, powiesz, prawda? Tak. SY Dakota to nasz bestseller. Przyjął się już w praktyce rolniczej. Wielu rolników również go do siebie wybierało w ostatnim sezonie. No, dzieje się tak, ponieważ jego cechy są dość ciekawe. Dobrze prezentuje się na polu. Przede wszystkim jest odmianą, która ma szybki rozwój początkowy i wiosenny, ale też wcześnie dojrzewa do zbioru. Ponadto jest dobrą odmianą, którą można siać w opóźnionym terminie. Dzieje się tak, ponieważ właśnie ten szybki rozwój początkowy na jesień plus znakomite zdolności krzewienia się, ponadprzeciętne, determinują, że ta odmiana zawsze wchodzi w dobrej fazie w proces zimowania. Dodatkowo dobra jakość, zbieramy ziarno dobrej jakości, czyli pasza, którą skarmiamy nasze zwierzęta, jest dobrej jakości. Dodatkowo odmiana odporna na wyleganie, doskonały profil zdrowotnościowy, to nam pozwala dowieść do zbioru naprawdę plon dobrej jakości i wysoki. To już parę słów o naszym bestsellerze, a Krzysztofie, czy będziemy mieli jakąś propozycję nowości dla rolników w tym sezonie? Tak, na ten rok planujemy wprowadzenie nowej odmiany. Będzie to odmiana SY Malibu i tutaj trochę nazwa może brzmi egzotycznie, kojarzy się z ciepłymi plażami, fajnymi ciepłymi warunkami, ale to też nie jest przypadkowe, ze względu na to, że podstawowymi cechami odmiany SY Malibu jest właśnie przydatność na słabsze stanowiska glebowe i tu może nie koniecznie na piaszczyste plaże, ale już na polskie lekkie mozaiki świetnie się nada. Również w Malibu widzimy świetne przystosowanie do różnych warunków klimatycznych i tutaj mówimy też o dobrym radzeniu sobie w okresowych warunkach suszy. Co więcej, można powiedzieć, no, pomimo że odmiana nazwa się kojarzy z ciepłymi, egzotycznymi krajami, to tutaj akurat kwestie zimotrwałości w tej odmianie są dopracowane i poziom zimotrwałości jest naprawdę bardzo wysoki, więc tutaj nie musimy się niczego obawiać. Myślę, że dopełnieniem obrazu tej świetnej odmiany jest jej świetna zdrowotność i tutaj naprawdę jest to bardzo dobra klasa, ale także i jakość ziarna, to o czym Michał mówiłeś, że ta jakość ziarna musi być dobra, no bo to jest podstawa paszy dla zwierząt i tutaj naprawdę odmianie Malibu taką jakość mamy. Ale może spróbujemy jakoś tutaj potwierdzić też tą przydatność na te gorsze warunki, na gorsze gleby. Przygotowaliśmy zestawienie. Tak, posiadamy zestawienie badań, które były prowadzone przez 3 sezony w latach 2019-2022. Są to wyniki z trudnych warunków. Mówiąc o trudnych warunkach, mamy na myśli okresowe susze na słabszych stanowiskach, czyli na glebach lekkich. Są to typowe stanowiska do znacznego terenu, gdzie jęczmień o zimę jest uprawiany, bo właśnie gleby lekkie, chociażby Wielkopolska,
Kujawy, tak, to tutaj areał uprawy jest znaczący. Widzimy na załączonym wykresie, że w wszystkich trzech latach SY Malibu plonowało najwyżej, wyżej od wzorców i wyżej od całej średniej wszystkich odmian, które były w badaniu uczestniczyły. Także jeżeli mówimy o badaniach trzyletnich i coś się sukcesywnie przez trzy lata powtarza, no to spokojnie możemy powiedzieć, że jest to odmiana stabilna, znakomicie radząca sobie w trudnych warunkach. Dokładnie. Myślę, że też warto nadmienić, że w 2021, który no, był dosyć trudnym rokiem, tutaj Malibu, jak było widoczne na wykresie, naprawdę, mówiąc kolokwialnie, odjechało. Świetny wynik, naprawdę. Ale to też musimy podkreślić, żeby te wyniki dowozić, musimy się kierować pewnymi zasadami, jeżeli chodzi o uprawę jęczmienia hybrydowego, Hajwido. Tutaj dla Państwa przedstawiliśmy, zebraliśmy właśnie 5 złotych zasad, którymi należy tutaj się kierować. Przede wszystkim pamiętamy o prawidłowym, terminowym siewie, pamiętając też o normie wysiewu. Hajwido nie lubi przegęszczenia, Hajwido też no, nie lubi zbyt wczesnych siewów. Pamiętamy oczywiście o zwalczaniu szkodników zarówno wiosną, ale i jesienią, czyli przede wszystkim pszyce jesienią. Teraz temat, który zaraz będzie aktualny, czyli nawożenie azotowe. Hajwido szybko, dynamicznie rusza i potrzebuje azot mieć w porę, żeby budować plon. To, co mówił pan Mariusz Blecharz na filmie, łan musi stać do samego końca, do zbioru, czyli pamiętamy o regulacji wzrostu roślin i tutaj przychodzi z pomocą środki z rodziny Modus. I na koniec oczywiście pamiętamy, że łan musi być czysty, bez chwastów i rośliny zdrowe. Więc 5 podstawowych zasad, tym się kierujemy. My tymczasem kończymy naszą część dotyczącą Hajwido. Za chwileczkę obejrzymy film podsumowujący zbiory zeszłoroczne, a po przerwie wrócimy do tematu pszenicy. Jesteśmy na polu jęczmienia zimnego. Hajwido, odmiana barakuda. Żniwa już się rozpoczęły. Zapraszam na kombajn. Susza w naszej miejscowości panowała tak samo jak w całej reszcie kraju. Jednak jęczmień sobie genialnie z tym poradził. Nie mamy efektu odmłodzenia się jęczmienia. Barakuda najlepiej się utrzymała ze wszystkich. A na tą chwilę barakuda wysuwa się na prowadzenie. No i z powrotem już się nie dało pojechać, bo było pełno. Patrzcie, jak wyglądają kłosy, długie, piękne. Jak wysoka jest tutaj obsada kłosów na metrze kwadratowym. Jak gęsty jest ten łan. Również nie ma problemu z gęstością ziarna. Ziarno jest dorodne, bardzo ładne. 11,7 wilgotność, nie ma 60 kg, masa hektolitra. Bardzo dobry wynik jak na ten sezon. Populacyjny jęczmień dał 9 ton z drobnymi, a barakuda 12,5 tony. Mogę powiedzieć, że jeszcze takiego wyniku, jak tu jestem, przez 20 lat nie osiągnąłem. Pierwsze miejsce odmiana SY barakuda z wynikiem 133 decytony. Drugim tematem podczas dzisiejszej konferencji jest omówienie, jakie są czynniki istotne w osiągnięciu stabilnego plonu, czyli jak dobrać odmiany pszenicy. Tak, zacznijmy właśnie od omówienia tych czynników. Tutaj pogrupowaliśmy trochę te czynniki. Na pewno bardzo istotnym jest wybór odmiany i to mówimy o odmianie o bardzo wysokim potencjale. Mówimy także o odpowiedniej agrotechnice, dzięki której jesteśmy w stanie rozwinąć ten potencjał i dać tym odmianom możliwość uzyskania plonów. I na koniec oczywiście ochrona i zbiór. No ochrona jest wiadomo potrzebna, żeby to wszystko dowieść do końca, nie było żadnych negatywnych warunków i zbiór musimy zrobić w terminie, żeby tutaj uniknąć jakichkolwiek strat. Może Michał parę rzeczy na temat tego, czego byśmy nie chcieli widzieć, chociaż tutaj widzę, wszystko jakoś wygląda ładnie, siew pasowy na pierwszym zdjęciu, jest okej. Okay. Tak, widzimy siew tak zwany pasowy. No, oczywiście nie wygląda on tak normalnie. Po prostu został popełniony błąd na samym początku, czyli przy siewie. Czyli odebraliśmy sobie już potencjał plonowania na samym początku, no bo mamy przerwy. Należy całe pole przesiać, czyli dodatkowe koszty.
No tego zdecydowanie nie chcemy. Ważne jest, żeby uważać i sprawdzać, czy siewnik wysiewa prawidłowo do samego początku. Na drugim zdjęciu widzimy kwiecistą łąkę. Modne dzisiaj są ukwiecone łąki. Tak, wspieramy pszczoły, miód. No, to jest chyba dobrze, tak? No zdecydowanie niestety nie. Chcemy mieć czysty łan, dlatego ochrona jest bardzo istotna. Tutaj odchwaszczenie, musimy o to zadbać, dobrać dobre substancje, tak jak prędzej koleżeństwo o tym opowiadało. No ale to nie jedyny z problemów. Też zdarza nam się, że łan się zmęczy przed samym zbiorem. Odpoczynek przed zbiorami, przed żniwami jak najbardziej wskazany. No też nie jest właśnie wskazany, bo problemem jest to, że leżący łan to strata nie tylko plonu, ale jakości tego plonu, zwłaszcza w sezonach, gdy mamy dużą wilgotność, tak, może nam nastąpić porastanie ziarna. Dodatkowo wylegnięty łan to problem ze zbiorem, tak, utrudniony zbiór, wolniejszy, no same problemy. Tego nie chcemy na pewno mieć. No dobra, tego nie chcemy. Ale już kwestia bioróżnorodności na polach, teraz bardzo popularny temat, bardzo ważny. Bioróżnorodność jak najbardziej jest w porządku, tak? Jest w porządku, bioróżnorodność jest modna, ale na pewno nie na plantacjach naszej pszenicy i to bioróżnorodność spowodowana przez patogeny, takie jak choroby grzybowe. Mączniak, prawdziwy, rdza brunatna czy septorioza, no tego nie chcemy. Jeszcze bardziej trudną sytuacją jest, gdy mamy choroby kłosów, bo tutaj septorioza czy fusarioza kłosów, no nie chcemy straty jakości naszego plonu, także na pewno tego nie chcemy mieć na polach, tego sobie nie życzymy, ale Krzysztofie, może powiesz parę słów, co zrobić, żeby właśnie uniknąć tych problemów. Tak, tu przedstawiliśmy kilka najważniejszych zaleceń w uprawie pszenicy ozimej. Oczywiście pszenica lubi dobre gleby i tutaj, żeby osiągać dobre plony, musimy to stanowisko mieć ok. To nie zawsze dziś się udaje, no zależy na jakich glebach gospodarujemy, ale już na przedplon na przykład mamy wpływ i tutaj możemy pszenicy, uprawie pszenicy pomóc, na przykład stosując w przedplonie rośliny motylkowe, które mają świetne właściwości fitosanitarne, ale także poprawiają strukturę gleby i także wnoszą więcej azotu. Także nadaje się rzepak ozimy jako przedplon, nadaje się kukurydza na kiszonkę, ziemniaki na oborniku. To są dobre przedplony. Uprawa gleby jest tutaj też bardzo istotna. Dobrze uprawiona gleba z dobrą strukturą powoduje to, że wschody są równe, szybkie, pełne. Więc to, czego potrzebujemy do osiągania dobrych plonów. Oczywiście wybór odmiany i tutaj pamiętamy o odmianie z wysokim potencjałem i myślę, że tutaj SY Duba, SY Landry są świetnymi przedstawicielami takich odmian, które dają ten potencjał, pozwalają rozwinąć te plony, ale o tym zaraz jeszcze porozmawiamy. Na pewno terminowy, precyzyjny siew, to już wspominaliśmy też w High Video, musimy termin siewu zachować, zrobić to precyzyjnie, z dobrą dawką. Oczywiście takie odmiany jak SY Landrys pozwalają na opóźnienia w terminie siewu, ale tutaj musimy pamiętać o tym, żeby dostosować, zwiększyć dawkę na wysiewu zgodnie z tym, kiedy siejemy. Ochrona roślin, to już wspominaliśmy temat, musimy pozwolić, żeby ten potencjał uzyskać, muszą być zdrowe rośliny, czyli wspieramy po prostu zdrowotność genetyczną odmian tym, że dajemy im dobry program ochrony. Nawożenie, wiemy o tym, że pszenica nie lubi deficytów pokarmowych. Tu musimy obliczyć odpowiednią dawkę nawożenia, dostosowując ją do zasobności stanowiska, ale także biorąc pod uwagę to, jaki planujemy, szacujemy plon i do tego też musi być dostosowane nawożenie. No i oczywiście pamiętamy o tym, żeby wykonać terminowy zbiór, dzięki któremu unikniemy jakichkolwiek strat i zarówno w plonie, ale także mówimy o stratach jakościowych, które przy pszenicach jakościowych typu A są bardzo istotne. Tak, Krzysztofie, widzę, że dużo jest tych wskazówek, no ale są to podstawowe zalecenia, które muszą być, żebyśmy właśnie mogli zebrać dobry plon, dobrej jakości, to co jest najbardziej nam potrzebne. Może teraz przejdźmy chwilę i porozmawiajmy o naszych odmianach.
Tak, pierwszą odmianą, którą dzisiaj omówimy, jest, myślę, że dobrze znany już na polskich polach SY Landrys. Odmiana, która charakteryzuje się bardzo wysokim wigorem początkowym, świetną krzewistością. Daje nam to, że możemy ją opóźniać w siewie i tu nie ma żadnych problemów. Ona swoimi parametrami świetnie wejdzie w odpowiedniej fazie w termin zimy. Może być siana po burakach cukrowych, może być siana po kukurydzy. Daje radę, nie ma problemu. Jest to odmiana o wysokiej zdrowotności. Tutaj widzimy po prawej stronie, że świetnie radzi sobie z chorobami podstawy źdźbła. Ma wysoką odporność na fuzariozę kłosów, różnego rodzaju septoriozy, rdze, moczniaka, czyli pełne spektrum zdrowotności. To, co też warto wspomnieć, to wysoka odporność na wyleganie. Rośliny są mocne, sztywne, ale także odmiana jest o świetnej zimotrwałości. W tym roku ta zima może nie jest taka trudna, ale to jest parametr, który w naszym kraju naprawdę jest istotny i o tym trzeba pamiętać, że dobra odmiana to odmiana wysokiej zimotrwałości. No i na zakończenie odmiana jakościowa, a więc te wszystkie parametry jakościowe muszą być zachowane i tutaj SY Landrys naprawdę daje radę. Widzimy po lewej stronie pełne wykresy parametrów jakościowych. Świetnie się sprawdza, w skupie myślę, że da radę. Druga odmiana, Michał, to będzie? To będzie SY Dubai, też pszenica jakościowa, będąca trochę inną odmianą, ale również ciekawą. SY Dubai charakteryzuje się przede wszystkim bardzo dobrym profilem zdrowotnościowym. Tutaj widzimy na załączonej pajęczynce, że odporność na wszystkie choroby jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i nawet taka choroba jak fuzarium, jak fuzarioza kłosów, no tutaj też trudno uzyskać tą odporność, a tu jest też na wysokim poziomie. Ta odmiana jest bardzo podobna do, pod tym profilem zdrowotnościowym do innej naszej odmiany. Bardzo dobrze, tak, do Delawara, bardzo dobrze znane już w szerokiej praktyce rolniczej. Ale Dubaj to nie tylko zdrowotność, to też jakość. Mamy ziarniaki grube, wysoka masa 1000 ziarn. Dodatkowo bardzo dobra jakość, liczba opadania, czy chociażby wskaźnik sedymentacji na najwyższych poziomach. Inne parametry jakościowe też bardzo wysokie, także wysoki plon i dobra jakość. Tak, że tutaj ta odmiana nam to gwarantuje, czyli też dobre parametry przy skupie. Oprócz tego Delawar jest odmianą, która ma niskie rośliny, rośliny sztywne, o grubej słomie, dobrze po prostu reagują i nie pozwalają wylegać łanowi. Dzięki temu ten plon donosimy do samego końca, do zbioru. Myślę, że warto pochylić się nad tymi dwoma odmianami. Tak, myślę, że Dubajem zakończymy dzisiejszą część dotyczącą pszenicy. My tymczasem Państwa zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami. Tutaj widzą Państwo mapkę i możliwość skontaktowania się, znalezienia kontaktu przez zeskanowanie kodu QR widocznego na ekranie. Zapraszamy oczywiście do kontaktu z naszym świetnym zespołem przedstawicieli. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę wsyngenta.pl. I tymczasem powoli kończymy. Co jeszcze przed nami? Dziękujemy za uwagę Państwu. Zapraszamy na krótki materiał filmowy, a po nim pojawi się nasz kolega, specjalista od rozwiązań cyfrowych w rolnictwie i powie na ten temat kilka słów. Bardzo dziękujemy. Życzymy udanego sezonu. Wysokich plonów. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Mamy odmianę SY Landrys. Wyróżnia się ponad przeciętną krzewistością. Bardzo silny wigor początkowy tej odmiany na jesieni. Odmiana SY Dubai, plenność bardzo dobra, odporność na większość chorób, które porażają pszenicę, duża. Odmiana poradzi sobie w najtrudniejszych warunkach. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dominik Szymborski. Podczas dzisiejszej
prezentacji zaprezentuję Państwu rozwiązania cyfrowe, które posiada w swoim portfolio Syngenta. W nawiązaniu do wcześniejszych wystąpień można powiedzieć, że te rozwiązania cyfrowe mogą wspomóc nas w osiągnięciu lepszych plonów i lepszej efektywności wszystkich naszych zabiegów dokonywanych na naszych polach. Mogą one wspierać już od początku, czyli od siewu, mogą pomagać nam w dobieraniu doborze odpowiednich odmian, wykonywaniu oprysków, wszelkiego rodzaju informacje i doradztwo, o którym za chwilę Państwu coś więcej powiem. Natomiast może zacznijmy od takiej prostej rzeczy, jaką jest strona syngenta.pl. Jest to nasza strona, która od jakiegoś czasu występuje w nowej wersji, odświeżonej. Mogą tam Państwo znaleźć informacje o wszystkich produktach, które były dzisiaj omawiane podczas konferencji, ale również mamy tutaj zakładkę poświęconą promocjom na nasze produkty. Mamy tutaj informacje pogodowe, czyli de facto te kluczowe informacje, które wpływają niejednorako na decyzje, które podejmujemy. Oraz mamy tutaj informacje, gdzie można zakupić produkty Syngenta, zarówno te z portfolio środków ochrony roślin, jak i nasion. Tutaj, jeśli klikniemy w tą informację, pojawiają nam się trzy jakby kwadraty. Po wyborze każdego z nich otrzymamy informację na temat tego, gdzie można to kupić. Jeśli chodzi o dystrybucję, po kliknięciu w ten obszar dostaniemy listę dystrybutorów, którzy współpracują z firmą Syngenta. Natomiast po kliknięciu w opcję punkty handlowe detaliczne mamy możliwość przejrzenia na mapie wszystkich punktów, które współpracują z firmą Syngenta i sprzedają produkty, zarówno te z portfolia nasion, jak i te z portfolia środków ochrony roślin. Możemy tutaj posłużyć się wyszukiwarką, jeśli chodzi o województwa, ale także możemy bezpośrednio na mapie przybliżyć do naszej okolicy, aby znaleźć jakby najlepszego partnera najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Trzecim ze sposobów dostania jakby produktów Syngenta, czy też zakupu, można powiedzieć, jest nasz nowy sklep internetowy, sklep syngenta.pl, na którym możecie Państwo znaleźć nasze ogólne portfolio, jeśli chodzi o środki ochrony roślin i nasiona. Można powiedzieć, że bezpośrednio wysyłamy te wszystkie produkty z naszego magazynu, natomiast jeśli Państwo dokonają zakupu i go opłacą do godziny 11, prawdopodobnie otrzymają Państwo zamówiony produkt już następnego dnia roboczego. Jeśli chodzi o kwestie płatności, w sklepie pierwszą jakby ze ścieżek płatności są przelewy 24. Jest to platforma, która nas pomaga w tej kwestii. Możemy tutaj zapłacić za pomocą karty, metody płatności BLIK lub też przy pomocy szybkich przelewów lub przelewu bankowego. Natomiast jedną z nowych rzeczy, którą tutaj też świadczymy, są przelewy z odroczonym terminem płatności poprzez PayPo. Tutaj też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, dodaliśmy nową formę płatności dla wszystkich członków AgriKlubu. Jest to możliwość płatności za pomocą bonu online, który można właśnie otrzymać w naszym programie lojalnościowym AgriKlub. Sam program AgriKlub myślę, że jest Państwu dobrze znany. Jeśli jeszcze ktoś nie jest zarejestrowany, gorąco zachęcam do rejestracji w naszym programie, który to poprzez zakup naszych produktów Syngenta gratyfikuje w postaci punktów, które są zapisywane do naszego konta. I właśnie jedną z takich nagród dostępnych w ramach wymiany punktów są bony Syngenta na zakup naszych środków. Takie bony można zrealizować zarówno jak u dystrybucji w punktach handlowych, ale właśnie od jakiegoś czasu również w naszym sklepie internetowym, sklepie syngenta.pl. Dodatkowo chciałbym tutaj wspomnieć, że takie właśnie bony do realizacji w naszym sklepie internetowym są nagrodami w dzisiejszej loterii. I jeszcze jedna kwestia może odnośnie AgriKlubu. W tym roku wypuściliśmy nową aplikację dla Państwa, aby jeszcze sprawniej móc korzystać z opcji, które dostarcza AgriKlub. Ale oprócz tego, że mają Państwo możliwość dostępu do różnego rodzaju nagród w zamian za wymianę punktów, nasi członkowie klubu lojalnościowego mają również dostęp do różnego rodzaju specyficznych serwisów. Jednym z nich jest Spray Assist, o którym chciałbym Państwu parę słów powiedzieć. Mianowicie ten serwis ma pomóc Państwu w doborze
odpowiednich parametrów dla zabiegu, jeśli chodzi o aplikację środków ochrony roślin. Po pierwsze, nasze oprogramowanie pomaga Państwu w doborze odpowiedniego okna pogodowego. Mamy tutaj czynniki takie jak temperatura, siła wiatru, opady, która ma wpływ na to, czy powinien zostać wykonany zabieg, czy też nie. Możemy planować te zabiegi w przyszłości, bazując na prognozach pogodowych oraz naszych obserwacjach z pola. Dodatkowo oprócz okna pogodowego system pozwala nam zarekomendować odpowiednie dane techniczne odnośnie wykonania zabiegu, takie jak dysza, czyli rozpylacz do wykonania zabiegu, ciśnienie robocze, ilość cieczy oraz prędkość, a także wielkość kropli. Możemy też w pewien sposób sprawdzać, jak na przykład zmiana prędkości powinna wpłynąć na zmianę ciśnienia roboczego, a zarazem jak nasza kropla się zwiększy lub zmniejszy, ale również w jaki sposób będzie miało to przełożenie na przykład redukcję znoszenia w przypadku wystąpienia powiewów wiatru w trakcie zabiegu. Aby otrzymać jak najbardziej spersonalizowaną rekomendację dotyczącą rozpylacza, należy przed wykonaniem jakby planowanego zabiegu dodać swój opryskiwacz wraz z dyszami, które posiadamy na stanie, na wyposażeniu obecnie. Wtedy system postara się dobrać jedną z naszych dysz do wykonania zabiegu i ją zarekomendować. Kolejnym z projektów, które chciałbym Państwu przybliżyć, są raporty Infopole. Domyślam się, że większość z Państwa już kojarzy te raporty, ponieważ są z nami, myślę, że 15 lat, może nawet więcej. Raporty są przygotowywane co tydzień przez naszych sygnalizatorów rozmieszczonych na terenie całego kraju. Następnie informacje z obserwacji, które wykonują sygnalizatorzy, są interpretowane przez nasz dział techniczny i na podstawie tych wszystkich informacji wydają oni rekomendacje dla każdego z regionów indywidualnie, co się dzieje na tych polach i co powinniśmy w najbliższym czasie wykonać na polach, jeśli chodzi o zabiegi ochrony roślin. Kolejną jakby rzeczą, o której chciałbym Państwu powiedzieć, jest aplikacja MyField. Nawiązuję do niej tutaj, ponieważ jedną z dróg otrzymania raportów Infopole jest właśnie dostęp bezpośrednio przez aplikację MyField. Ale to nie jest jedyna funkcja, którą posiada ta aplikacja. Oprócz tego aplikacja ma bardzo przyjazny użytkownikowi interfejs. Myślę, że to ma duży wpływ na fakt, dlaczego jest tak popularna wśród rolników w Polsce. Mamy tutaj dostęp do prognozy pogody, mamy dostęp do etykiet wszystkich środków ochrony roślin zarejestrowanych w Polsce, nie tylko firmy Syngenta, ale także firm konkurencyjnych. Mamy narzędzie do pomiaru powierzchni pola, dostęp do atlasu chwastów, szkodników i chorób. Mamy tutaj przydatne kalkulatory rolnicze, jak chociażby kalkulator normy wysiewu, ale także możemy za pomocą tej aplikacji prowadzić moduł karty pola, czyli ewidencję wszystkich zabiegów, które zostały wykonane w naszym gospodarstwie. Jeśli chodzi o samą aplikację, jest ona dostępna dla użytkowników mobilnych, którzy mają telefony z systemem Android oraz iOS, a także jest dostępna przez stronę internetową myfield.syngenta.pl. Kolejny z projektów, o których chciałbym Państwu opowiedzieć, jest platforma Cropwise Seed Selector. Aplikacja Seed Selector wchodzi w skład platformy Cropwise, która będzie jakby jeszcze bardziej rozbudowywana przez nas i będzie dostarczać kompleksową obsługę rolnictwa. Tutaj możemy powiedzieć o Seed Selectorze, że jest to aplikacja, która ma Państwu pomóc dobrać najbardziej efektywną odmianę dla danego pola w Państwa gospodarstwie. Ma pomóc osiągnąć zamierzane przez Państwa cele, czy to będzie jak największy plon, czy krótszy okres wegetacyjny, czyli tutaj możemy spersonalizować, na czym nam najbardziej zależy. Następnie aplikacja zarekomenduje, która z odmian kukurydzy powinna zostać zasiana na danym polu. Na czym polega ta rekomendacja? Rekomendacja bazuje na danych pogodowych z ostatnich 20 lat. Dodatkowo jest zaimplementowane są tam dane odnośnie typu gleby, który występuje prawdopodobnie u Państwa na polu. I na podstawie również dziesiątek tysięcy doświadczeń polowych oraz poletkowych, które dokonała firma Syngenta na przestrzeni ostatnich lat, dobiera najbardziej odpowiednią odmianę do warunków panujących na Państwa polu oraz do lokalizacji, w którym te pole się znajduje.
Jeśli byliby Państwo zainteresowani otrzymaniem takiej rekomendacji, zachęcam gorąco do skontaktowania się z działem sprzedaży firmy Syngenta, jeśli chodzi o nasiona. Kolejnym z projektów, o którym chciałbym Państwu powiedzieć, jest to projekt Cropwise Operation, czyli kolejne z narzędzi z platformy Cropwise. Jest to narzędzie, które jest tak zwanym programem do zarządzania gospodarstwem, czyli mówimy tutaj o Farm Management Systemie, FMS-ie. Program składa się z 3 modułów, jest bardzo rozbudowany. Myślę, że będą przyszli użytkownicy mocno usatysfakcjonowani ogromem funkcji, które dostarcza. W tym roku robimy dopiero wdrożenie pierwszy rok, czyli można powiedzieć, że dopiero ten program zaistnieje na naszym rynku. Do tej pory był dostępny w innych krajach. I tak chciałem Państwu powiedzieć o pierwszym z moduli, który wchodzi w skład platformy Cropwise Operations. Jest to moduł zdrowia upraw. Moduł ten pozwala na zdalne monitorowanie stanu upraw na podstawie zdjęć satelitarnych. Jest tutaj możliwość również śledzenia warunków pogodowych na bieżąco na podstawie prognozy pogody, ale również przegląd danych historycznych pogodowych bazujących na modelach pogodowych, ale również także na danych historycznych z naszych stacji pogodowych, jeśli taka stacja jest możliwa do integracji z naszym systemem. Oprócz tego mamy możliwość prognozowania, planowania dla każdego z pól na podstawie 10 danych, które znajdują się już w systemie. Trochę przybliżając szczegóły tego modelu, chciałem tutaj powiedzieć, że mamy możliwość dostępu do zdjęć satelitarnych, które pochodzą z różnych źródeł. Pierwszy z tych źródeł są satelity MODIS, które dostarczają nam informacje na temat współczynnika wegetacji NDVI dla 250 metrów na 1 piksel, czyli to de facto jest rozdzielczość, która dostarcza nam informacje o średniej wegetacji dla danego pola. Następnie mamy informacje odnośnie wegetacji dostarczane przez konstelacje Landsat i Sentinel, czyli 2 konstelacje, które są de facto dostępne również u naszej konkurencji. Te konstelacje dostarczają zdjęcia raz na 4 do 14 dni. Są w rozdzielczości 30 metrów dla Landsata lub 10 metrów na 1 piksel dla Sentinela. Natomiast to, co nam wyróżnia, jest to dostęp do zdjęć satelitarnych otrzymywanych za pomocą satelit Planet Labs. Są to zdjęcia praktycznie wykonywane codziennie w rozdzielczości 3 metry na 1 piksel. Co więcej, rejestrując się na naszej platformie, mają Państwo dostęp do zdjęć NDVI historycznych z ostatnich 10 lat. Jeśli chodzi o dodatkowe dane satelitarne, mamy też dostęp do danych satelitarnych radarowych. Tutaj mamy informacje o wilgotności gleby do danego pola, mapy topograficznej nachylenia terenu. W planach mamy również rozwój dostępności jakby zdjęć satelitarnych z NDVI bazujących również na danych radarowych. Tutaj macie Państwo przykład zdjęcia wykonanego z Sentinela i z Planeta. To jest zdjęcie z tego samego dnia pochodzące. Po lewej stronie macie Państwo właśnie zdjęcie z Sentinela, po prawej stronie zdjęcie z satelit Planet Labs. Po przybliżeniu możecie Państwo zobaczyć, że dokładność tych dwóch zdjęć jest totalnie na innym poziomie i można powiedzieć, że ze zdjęć Planet Labs możemy wyciągnąć o wiele więcej informacji i są one na pewno wiele bardziej czytelne dla nas, co pozwala nam dokładnie zdiagnozować, w którym miejscu występuje problem na danym polu. Jeśli chodzi o kolejny moduł, jest to moduł agrooperacji, czyli moduł, który głównie skupia się na wszystkich pracach wykonywanych w gospodarstwie. Moduł ten polega na planowaniu tych prac, następnie egzekucji tych prac, ale również na śledzeniu później w przeszłości, prowadzeniu jakby ewidencji wszystkich prac, które były wykonane w razie kontroli. Jeśli chodzi o ten moduł, pozwala on na tworzenie dla użytkownika różnego rodzaju raportów dostosowanych do potrzeb, które akurat występują w danym gospodarstwie. Jest to moduł, który pozwala przeglądać później zapisy, które wyświetliły się nam, które były przeprowadzone, prac, które zostały przeprowadzone w gospodarstwie. Oraz mamy tu możliwość w tym module tworzenia map zmiennej aplikacji, bazując na różnego rodzaju mapach źródłowych. Mamy tu możliwość bazowania na zdjęciach NDVI, bazowania na mapach struktury gleby, bazowania na badaniach gleby. Mamy możliwość wykorzystania tutaj map planowania oraz zdjęć z drona. Jeśli chodzi o ostatni z 3 modułów, jest to moduł telematyki.
Moduł ten pozwala na śledzenie maszyn w czasie rzeczywistym, planowanie pracy tych maszyn, sprawdzanie, prowadzenie nadzoru swego rodzaju nad tymi maszynami, ale również nad użytkownikami, operatorami tych maszyn. Mamy tutaj informacje o lokalizacji, prędkości przemieszczania się, poziomie paliwa. Oczywiście, aby korzystać z tego modułu, wymagane jest odpowiednie wyposażenie sprzętu, dzięki czemu będziemy mogli uzyskiwać te informacje na naszej platformie. Dodatkowo ta platforma służy do przeglądania statusu prac polowych, kontrolowania technologii wykonywania tych prac, czy też kontroli transportu w trakcie zbiorów, czy też w trakcie sezonu. Mamy tu możliwość też konfigurowania automatycznych alertów, które to będą informować nas o konkretnych zjawiskach, o których za chwilę Państwu też powiem. Tu mamy przykład karty zadania dla maszyny. Mamy tutaj informacje odnośnie pracy, którą wykonuje maszyna, kiedy ta praca została wykonana, jaki jest obecny status wykonania pracy, czyli mamy i jaka część pola została zrobiona, jaki jest cały obszar, który został zadany dla maszyny. Mamy informacje odnośnie przebytych kilometrów, ale również na temat zużycia paliwa. Mamy informacje, kto dokonuje tej pracy, więc wszelkiego rodzaju informacje, w zależności oczywiście od tego, jakie mamy wymagania, jakie mamy wyposażenie sprzętowe, jeśli chodzi o sprzęt. Jeśli chodzi o alerty, możemy mieć tu różnego rodzaju alerty, które nas poinformują na przykład o tym, że w trakcie wykonywania prac operator maszyny przekroczył dopuszczalną prędkość, którą zadaliśmy dla danej pracy, czyli na przykład w trakcie orki jest przekroczona praca, w trakcie siewu jest przekroczona prędkość, co też ma wpływ na jakość tego siewu. Mamy informacje na przykład o tym, że wystąpił nieautoryzowany wyładunek z kombajnu na polu, czyli gdzieś ktoś wyładowuje zboże z kombajnu, a nie powinno się to obecnie zadziać. Mamy tutaj informacje na temat geofacingu, czyli któryś z naszych sprzętów wyjechał poza obszar pracy, do którego był dedykowany. Mamy tutaj możliwość też konfigurowania na przykład dróg, po których poruszają się nasze sprzęty. I tak jak tutaj na przykład akurat jest na zdjęciu załączony, ciężarówka skręciła w bok, czyli nie jedzie dedykowaną trasą, którą powinna się poruszać. I dostajemy informację, że nasza ciężarówka przemieszcza się po nieautoryzowanej trasie. Mamy tutaj również też przykład, gdzie nasz sprzęt porusza się po polu, na którym nie była zaplanowana żadna praca, co może oznaczać, że na przykład jest dokonywany zbiór na polu, na którym ten zbiór powinien się jeszcze nie odbywać. Różnego rodzaju multum zastosowań, jeśli chodzi o moduł telematyki, który zależy po prostu od potrzeb danego gospodarstwa. Jeśli chodzi o integrację, mamy multum firm, z którymi mamy tą integrację dokonaną. Mamy tutaj integrację z systemami GPS, protokołami trackerowymi. Mamy informacje wymienialne z stacjami pogodowymi. Na przykład tutaj mamy firmę Metos czy Weather Underground. Mamy również tutaj integrację z rozwiązaniami branży maszynowej, Class Telematics, John Deere Operations Center, CNH, dzięki czemu możemy pozyskiwać też dane o maszynach bezpośrednio z platformy naszych partnerów. Na sam koniec, jeśli chodzi o platformę CropWise, chciałbym Państwu powiedzieć, że platforma oczywiście jest dostępna w wersji webowej, czyli na stronie internetowej, ale oprócz tego możemy korzystać z niej przy pomocy urządzeń mobilnych. Zarówno użytkownicy iOS oraz użytkownicy Androida mają okazję skorzystać z aplikacji CropWise Operation. Co ciekawe, bardzo dobrze to współgra w zależności od zadań na gospodarstwie, które mamy do wykonania. Jeśli chodzi o moją część prezentacji, chciałbym Państwu serdecznie podziękować za wysłuchanie jej. Mam nadzieję, że dużo z tego było dość ciekawego dla Państwa. Na chwilę obecną, za chwilę zobaczą Państwo krótki film jeszcze o CropWise Operations, natomiast proszę o pozostanie, ponieważ zaraz po filmie odbędzie się losowanie naszej loterii, czyli ostatni punkt naszego programu. Dziękuję serdecznie.
Witamy Państwa po przerwie. Dominik, dziękuję bardzo za tą prezentację. Przyznaję, że sobie poklikałam, zobaczyłam, jak dużo jest tych serwisów. Ty przedstawiłeś oczywiście tylko część wybranych, natomiast pozostałe są dostępne na naszej stronie internetowej, na syngenta.pl, w zakładce serwisy. Tak, zgadzam się. Myślę, że wiesz, Kasia, mamy tyle tych projektów, że można by było zrobić specjalną konferencję nawet dla samych projektów digitalowych. To może na przyszłość coś takiego zrobimy, jeśli będzie taka potrzeba. Także... Oczywiście. A teraz, Szanowni Państwo, przechodzimy już do ostatniej części naszej konferencji, a mianowicie do losowania nagród. Tutaj mamy już urnę z zarejestrowanymi losami w loterii. To są te wszystkie losy, które Państwo zarejestrowaliście w godzinach od 10 do 11.45. Za chwilę przeprowadzimy losowanie. Jedna ważna rzecz formalna, informacyjna dla Państwa to to, że loteria, nasza loteria konferencyjna jest organizowana na podstawie zezwolenia Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, a nad jej nadzorem czuwa Komisja Nadzoru. Także to jest taka formalność, którą musieliśmy spełnić. W loterii mamy trzy nagrody. I te nagrody to? Dwie nagrody drugiego stopnia o wartości 1000 zł do zrealizowania w naszym sklepie syngenta.pl oraz jedna nagroda pierwszego stopnia o wartości 5000 zł również do zrealizowania w naszym sklepie sklep syngenta.pl. No dobrze, to przechodzimy do tego ważnego momentu. Ja pokazuję, nic nie mam w dłoniach, także... pozwolę sobie tutaj porządnie zamieszać. Ciekawe, kto będzie pierwszym szczęśliwym wylosowanym. Losujemy... Przypomnijmy, że losujemy właśnie pierwszą z nagród drugiego stopnia o wartości 1000 zł. I ja już wiem, tutaj pokazuję, to jest nasz zwycięzca. O, przepraszam, jest? Jesteśmy już. Tak. Jaki jest numer, Kasiu? Już ci pokazuję, to jest C0304. Okej, już wpisuję i sprawdzam. C0304. I uwaga, szczęśliwym zwycięzcą pierwszej nagrody drugiego stopnia jest pan Wiesław Kowalczyk z Brzeźnio. Gratulujemy serdecznie. Gratulujemy. Brawo. No dobrze, przechodzimy do drugiej. Druga nagroda drugiego stopnia. Ponownie mieszam porządnie. I już tutaj jest pojedynczy los. Proszę bardzo. Czy ktoś rozpoznaje już swój numer? Już to sprawdzimy. Dominik, C0341. 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 Uwaga, uwaga. Drugim szczęśliwcem w trakcie dzisiejszej loterii, czyli druga nagroda drugiego stopnia ląduje w rękach pana Michała Gabriela z Babin. Gratulujemy serdecznie. Brawo, gratulujemy. I ostatnia nagroda, to jest nagroda pierwszego stopnia, czyli 5000 zł na nasze produkty. Już chwileczkę, musi mi się trafić pojedynczy los. Okej, już jest, proszę bardzo. Jest. Dominik, to jest 0413. Powtórzmy, Kasiu, dla wszystkiego. Tak, C0413. Okej, już szukam. I uwaga, ja też się stresuję. Na koniec można powiedzieć, mamy panią w tym gronie zacnym, więc nagroda pierwszego stopnia o wartości 5000 zł na zakupy w sklepie syngenta.pl wygrała pani Katarzyna Us-Galandziej z Ładzina. Gratulujemy serdecznie. Serdecznie gratulujemy. Bardzo się cieszymy. No dobrze, jedna ważna informacja. Chciałabym, żebyście jeszcze mieli Państwo pod ręką gotowe telefony, ponieważ niebawem skontaktujemy się, żeby potwierdzić wszystkie rzeczy, zebrać niezbędne informacje i przekazać Państwu nagrody. Także jeszcze raz gratulujemy. A teraz chcielibyśmy Państwu podziękować za dzisiejszą konferencję, za to, że byliście z nami. I chcemy Was zaprosić za tydzień na kolejną, już ostatnią konferencję Syngenta Online. To będzie konferencja Ziemniaki, buraki i słonecznik. O, dobrze, że dodałeś. Oczywiście. Czyli za tydzień o tej samej porze, w czwartek o godzinie 11, zapraszamy Państwa na stronę konferencjezimowe.pl. No i to by było tyle, jeśli chodzi o spotkania online. Natomiast jeśli będziecie chcieli się Państwo spotkać z nami
osobiście, to latem zorganizujemy nasze spotkania polowe. Dobrze, dobrze znane PKS-y. Dokładnie, czyli pola klasy S. W tym roku mamy mnóstwo atrakcji zaplanowanych, także już teraz przygotowujemy się, by te atrakcje móc zrealizować i pokazać Państwu. Będzie jedna lokalizacja centralna w Kostrogaju, także serdecznie zapraszamy. Na stronie będą wszystkie szczegóły, także będziemy Was informować, wcześniej postować o tym, jaki jest postęp tych prac i kiedy dokładnie się widzimy na polu. Można powiedzieć, że już się cieszymy na spotkanie z Państwem, bo liczymy, że na pewno Państwo przyjadą w dość zacnym gronie. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia. Dziękujemy za dziś. Dobrego dnia. Pozdrawiamy.